Szanowni Państwo, nazywam się Rafał Szafraniec, jestem partnerem firmy doradczej KPMG. Będę miał dzisiaj przyjemność moderować dyskusję na temat startupów w Polsce i do tej dyskusji zaprosiliśmy, będę wymieniał w kolejności alfabetycznej, pana Macieja Ćwikiewicza, prezesa zarządu PFR Ventures, pana Tomasza Hanczarka, przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Work Service S.A., pana Jarosława Królewskiego, prezesa Sunrise, panią Julię Krzysztofiak-Szopę, prezesa Startup Poland, pana Aleksandra Nawrata, zastępcę dyrektora w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, pana Bogdana Traczyka, prezesa zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju oraz pana Dariusza Żuka, prezesa Business Link. Szanowni Państwo, temat gorący. Widać, że te startupy są ważne, co można również dostrzec poprzez to, że towarzyszy nam wydarzenie całkowicie odrębnie poświęcone startupom. Mamy porozmawiać przez najbliższe półtorej godziny o ekosystemie startupów w Polsce. Co zrobić, żeby było lepiej? Jak on dzisiaj wygląda? Na kim możemy się wzorować? Jakich pułapek unikać? I tak może króciutko tytułem wstępu, żeby zarysować troszeczkę tą dyskusję. Wiadomo, że startup to nie każda firma, która jest zakładana, nie każda nowa firma, bo startupy to jednak firmy, które szukają pewnej przewagi technologicznej, które szukają niszy rynkowej, takie, które mają potencjał szybkiego wzrostu. I takich firm w Polsce jest sporo, chcemy, żeby było więcej. I szukamy tego optymalnego ekosystemu dla tych firm, tak żeby zrobić dla nich przyjazne środowisko do rozwoju. No i wszystkie raporty, badania pokazują, że to optymalne środowisko można mierzyć, oceniać w kilku różnych płaszczyznach. I te płaszczyzny, które najczęściej pojawiają się w tych dyskusjach i o których byśmy chcieli tutaj też dzisiaj chwilkę porozmawiać, to jest kapitał ludzki, kapitał społeczny, otoczenie biznesu instytucjonalne, regulacje prawne, formalne dla prowadzenia biznesu w naszym kraju, jak również finansowanie. Ja wiem, że i tutaj zwracam się do pani Julii Krzysztofiak-Szopy, że państwo jako Startup Poland publikujecie raporty praktycznie corocznie na temat... Nawet częściej. Nawet częściej. Ale raz w roku przynajmniej widzę taki duży raport, który jest na temat ekosystemu startupów w Polsce. Jak to z perspektywy takiej ogólnopolskiej wygląda? Jak państwo to widzicie? Czy my mamy już być zadowoleni? Czy jeszcze mamy co robić w tym obszarze? Jak to wygląda? To jest bardzo podchwytliwe pytanie, czy powinniśmy być zadowoleni, czy nie. Zawsze warto być zadowolonym, ale warto też dostrzegać obszary do poprawy. Dlatego, że każdy element gospodarki w Polsce, a w tym także startupy, no, mają jeszcze przed sobą jakąś drogę rozwoju. Fundacja Startup Poland jest think tankiem technologicznym, największym, ale też jedynym w Polsce, który de facto bada w ogóle ekosystem innowacyjnych przedsiębiorstw. I my dostrzegamy, że rzeczywiście coraz więcej startupów w Polsce działa, coraz częściej budują firmy globalne i eksportują swoje usługi na rynki zagraniczne. Natomiast to, z czym się najbardziej zmagają dzisiaj, to jest też ten poziom finansowania, jakby nie było, polskich startupów. I już za dwa dni, we środę, podczas European Startup Days tutaj w Spodku, Fundacja Startup Poland pokaże po raz pierwszy wyniki badania branży polskich funduszy Venture Capital. Przebadaliśmy spółki znajdujące się w portfelach inwestycyjnych i widzimy na przykład, że wciąż te środki, którymi w Polsce się hoduje tak zwane mityczne jednorożce, no jednak są wielokrotnie niższe niż za naszą zachodnią granicą, a już tym bardziej za Atlantykiem. I przykładowo 1/3 rund inwestycyjnych w Polsce, w polskie startupy, nie przekroczyła, proszę Państwa, 500 tysięcy złotych. To jest 125 tysięcy euro. Jakie jednorożce można wyhodować za 125 tysięcy euro? Jeżeli Państwo są świadomi, więc jak dzisiaj wyglądają pensje programistów, inżynierów programowania, ale też specjalistów, wysoko wykwalifikowanych ekspertów sprzedaży, marketingu, kadr zarządzających, no to 500 000 złotych, nawet w rundzie zalążkowej, to jest niesłychanie mało.
Polskie startupy muszą konkurować o pracownika, o ten kapitał ludzki, o którym pan wcześniej wspominał, nie tylko z innymi startupami, nie tylko z korporacjami tutaj w Polsce, ale też z korporacjami międzynarodowymi. Wysoko wykwalifikowany pracownik dzisiaj może pracować dla dowolnego pracodawcy w świecie. W Polsce tą olbrzymią barierą są wysokie koszty pracy, no i też to niestety, że bezrobocie wynosi dzisiaj 4,5%. To jest najniższe bezrobocie od lat i my się wszyscy możemy z tego cieszyć, ale niestety dla założycieli startupów i innowacyjnych przedsiębiorstw to jest bardzo duży problem, bo takiego pracownika startupu trudno dzisiaj zrekrutować. Więc wracając do pytania, czy możemy być zadowoleni? Oczywiście, że możemy być zadowoleni, bo rośniemy, jest nas coraz więcej, jest ten kapitał na rynku, zresztą na pewno Polski Fundusz Rozwoju opowie, kiedy ten kapitał wreszcie będzie, bo ma być, tak słyszymy. Natomiast widzimy też, że od 2015 roku nastąpił spadek rund inwestycyjnych pośród polskich startupów. Gdzieś w okolicach 2014-15-16 nastąpiło takie apogeum inwestycji i tych funduszy najwięcej wtedy powstało i próbowały jakoś inwestować w polskie startupy. Natomiast od tamtej pory wciąż czekamy. Jeszcze jedną kolejną ważną rzeczą, którą też trzeba pamiętać, jeśli chodzi o startupy w Polsce, to to, że innowacje są wciąż bardzo mocno zależne od środków publicznych. I znów z naszego badania, o którym więcej dowiecie się Państwo już we środę o godzinie 12, na antresoli w spotku, antresoli B. Dowiecie się Państwo, że 4/5 rund inwestycyjnych w polskich startupach odbyło się dzięki temu, że istnieje Krajowy Fundusz Kapitałowy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest w interesie zarówno państwa, jak i startupów samych w sobie, jak i tak naprawdę funduszy VC jest to, żeby się gdzieś od tego państwowego wsparcia uniezależniać i coraz bardziej dojrzewać, coraz bardziej motywować prywatny kapitał. Ale żeby ten kapitał prywatny motywować, no to niestety ci majętni inwestorzy indywidualni, którzy mogliby finansować gdzieś te polskie innowacje, muszą mieć jakiś interes w tym w ogóle, żeby w te fundusze VC swoje pieniądze wkładać. I w Polsce, jako w jednym z nielicznych krajów, istnieje reżim podwójnego opodatkowania dla tych, którzy inwestują w fundusze VC. Więc póki tego podwójnego opodatkowania nie zniesiemy, nie możemy liczyć na to, że ci, którzy inwestują w startupy gdzieś od państwowych środków się... Czyli tutaj dotykamy innego trochę obszaru, czyli tego regulacyjnego od razu. Tak, no ja mogę dalej dotykać tego obszaru, ale... To jeszcze myślę, że będzie pani miała szansę, dajmy jeszcze też głos innym. Mieliśmy spojrzenie takie troszeczkę bardziej ogólne, ale jesteśmy w Katowicach. Ja chciałbym też zapytać pana prezesa Traczyka, jak to wygląda z perspektywy regionalnej. To znaczy, jak to na Górnym Śląsku się dzieje? Jak pan może się podzielić jakimiś przemyśleniami? No, jeśli chodzi o Górny Śląsk i firmę, którą reprezentuję, czyli Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju, to tu sytuacja jest też dynamiczna. Na obszarze naszego działania w naszych parkach przemysłowych i Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice jest kilkadziesiąt startupów i to niektóre o zasięgu już światowym. Natomiast to nadal według mojej oceny, trochę może wyjdę też z pańskiego pytania. Według mojej oceny, co szczegółowo analizowaliśmy wspólnie z Politechniką Śląską, nadal nie wykorzystujemy bardzo dużej części potencjału, który też na Śląsku, ale myślę w całym naszym kraju jest, ponieważ trzeba sobie powiedzieć, że tylko kilka procent społeczeństwa ma zdolności menedżerskie i nic nie stoi, nie ma na to żadnego dowodu, żeby inaczej było wśród twórców własności intelektualnej. A w związku z tym tylko te kilka procent przebija się ze struktur chociażby uczelnianych na zewnątrz, a te 90 kilka nadal tam pozostaje. W związku z tym staraliśmy się doprowadzić do tego, ażeby stworzyć jakiś wehikuł, który by pozwalał stworzyć system jak takiej aktywnej granicy między uczelniami a gospodarką, żeby z jednej strony było ssanie, a z drugiej strony tłoczenie do gospodarki. Próbowaliśmy tym zainteresować PFR w ramach konkursu, który PFR ogłosił na tzw. pośredników finansowych. Kolejna jego edycja będzie chyba w czerwcu, ale zrezygnowaliśmy z dalszego aplikowania, ponieważ zamiarem PFR zdaje się, że wsparcie tylko istniejących startupów, nie jest zainteresowany PFR pokonywaniem tej bariery.
a pan minister nauki działa tylko do granicy uczelni. Stąd też tak naprawdę według mojej oceny na tej granicy, jak to zawsze na granicy, grasują tylko przemytnicy. Otworzyliśmy kilka tematów, to ja myślę, że jeszcze do nich wrócimy podczas tej dyskusji. Tu kilka osób zostało wywołanych do tablicy, ale proszę państwa, no jeszcze tak jakby będąc na poziomie pewnej ogólności, no widać i to chyba nie da się tego ukryć, że na startupy generalnie jest moda. Znaczy sytuacja wygląda w ten sposób, że dzisiaj praktycznie każda duża firma lub też każda większa instytucja czuje się troszeczkę w obowiązku, żeby z tymi startupami mieć coś wspólnego. Praktycznie większość dużych podmiotów posiada własne programy akceleracyjne. No i pytanie jest takie, czy tak naprawdę my w jakiś sposób, w niektórych obszarach troszeczkę nie przesadzamy, czy to nie jest tak, że kiedyś powstawały firmy, które radziły sobie na rynku, no i właśnie radziły sobie troszeczkę tą własną siłą. My dzisiaj staramy się być może kogoś na siłę trochę uprzemysławiać, czy też uprzedsiębiorczać, jak tutaj pan prezes powiedział. Nie wiem, jak to wygląda z perspektywy pana może Tomasza Hanczarka. Chciałbym o to zapytać. No, kiedy pan zaczynał kiedyś tworzyć firmy, to chyba ta rozwój tej przedsiębiorczości nie był aż tak mocno wspomagany, jak jest dzisiaj. No nie był w ogóle wspomagany, to jest oczywiste i oczywiste jest to, że tak jak pan to tutaj powiedział, moda na startupy. Natomiast ja bym chciał tak troszeczkę inaczej, bo tutaj są przedstawiciele instytucji, a ja jestem sam w kilkanaście zainwestowałem, powiedzmy w moim portfelu jest 30 spółek startupów, tak można nazwać. I tak bardziej od serca i bardziej tak społecznie bym chciał do tego podejść. Mianowicie jest tak, że społeczeństwo zachodnie się rozwija, nasze się rozwija i Ameryka, Europa, oczywiście jest Azja i Afryka, które też aplikują. I jasne jest to, że ludziom się chce coraz lepiej żyć, nie chce już 50 godzin na dzień pracować, chcą rzeczy robić wielkie, jest zmiana, najpierw było pokolenie X, potem pokolenie Y, a teraz są milenialsi, którzy chcą sobie cudownie żyć i jeszcze chcą mieć bardzo fajne fan z tego. Ja powiem w ten sposób, porównałbym ten cały ruch startupowy do tego, żeby ze społeczeństwa wyławiać te perełki, które mogą ten świat generalnie ciągnąć dalej, to całą ekonomię. Nie da się już na starej ekonomii, nie da się już na produkcji, nie wiem, cegieł coraz lepszych, czy drzwi coraz lepszych, czy okien coraz lepszych, żeby tyle zarobić pieniędzy, żebyście wy tutaj państwo wszyscy w sposób sobie cudowny żyli. Bo chęci i pragnień jest coraz więcej i na przykład normalne transfery dla ludności, takie jakim jest na przykład 500+, za chwileczkę z czegoś będą musiały być finansowane. I to nie będzie finansowane ze starej technologii, to musi być zrobione poprzez właśnie jakieś nowe idee. I te nowe idee mogą być wymyślane i realizowane wyłącznie przez jednostki wybitne, ale te jednostki wybitne, jeżeli nie będzie się ich podlewać, to one będą po prostu karlały. Powiem taki przykład. Jest sobie taka malutka Serbia, gdzie tam żyje 2 miliony ludzi i tam jakby to powiedzieć, co drugi tenisista to Serb, co trzeci piłkarz ręczny to Serb, co czwarty piłkarz to Serb i oni jakoś tak w cudowny sposób na tym rynku europejskim i światowym żyją, a jakoś my Lewandowskiego mamy jeden, co oznacza, że po prostu jak ktoś naprawdę jest gwiazdą i na tą dobrą glebę padnie, to faktycznie rozwija się z niego taki Lewandowski. Tylko że my takich Lewandowskich, my jak 40-milionowy naród powinniśmy mieć naprawdę o wiele więcej. Powinniśmy mieć Lewandowskich, powinniśmy mieć Dziokowiczów i tych wszystkich innych, którzy grają w piłkę ręczną, coś tam. Tak samo to powinno być w biznesie. U nas my nie damy rady, jeżeli grubo wcześniej, na poziomie już tak naprawdę edukacji, to edukacji, nie wiem dlaczego Singapur zaczyna kształcić dzieci od 4 roku życia, my wracamy do 7 roku życia. No to jest w kontrze do tego, co oczekujemy. My oczekujemy bardzo dobrego życia, coraz wyższych standardów, coraz więcej autostrad i tak dalej, ale żeby to zrobić, to potrzebne jest to, żeby te wybitne jednostki ze społeczeństwa biznesowo właśnie wyłowić i je podlewać. Czyli tak naprawdę ja traktuję ten cały ruch startupowy jako moją gwarancję na przyszłość i waszą gwarancję na przyszłość i panów tutaj, ojo, przepraszam, pani jest jeden rodzynek z nami, bardzo, bardzo się cieszę. Generalnie jest tak, patrzmy na to nie jako, nie wiem, budowanie, wspieranie jakichś przedsiębiorstw, wspieranie jakichś czegoś, co ma zarobić dla nas pieniądze, dla budżetu państwa czy coś w tym stylu, tylko jako wyławianie jak najszybsze, jak najlepsze
perełek i intelektualnych, i pracowitości, takich, które po prostu mogłyby ten nasz świat pchnąć właśnie, bo jeżeli jest taka perełka, jeśli chodzi o mental, jeśli chodzi o wiarę w biznes, jeśli chodzi o pomysły, jeżeli to jest podlane jeszcze technologią, to tak, tylko takie jednostki mogą zapewnić nam jako Polsce, ale również Europie czy światu po prostu godne życie. I dlatego absolutnie wszelkie programy wspierające, wyławiające, dające, ja to w ten sposób traktuję, powinny mieć miejsce. Nie można tego nie robić. I jeszcze jedno. Tak jak są programy wszelkiej maści i rodzaju, w Polsce jest fundacja i tak dalej, ale popatrzmy na naszych sąsiadów, na Słowację, na Litwę. One robią programy i one ściągają te właśnie te wybitne jednostki do siebie w różnoraki sposób, również spoza swoich granic. My też to powinniśmy robić. Jak najwięcej ludzi wykształconych, sensownych, mądrych i takich, którzy potrafią coś wymyśleć i pociągnąć, powinniśmy ściągnąć z zewnątrz, żeby oni na nas pracowali, na naszą przyszłość. Bez tego nie będzie rozwoju i bez tego nie będzie nam się lepiej żyło. To jest giga ważne. Uważam, że to jest w tej chwili dla Polski to jest kluczowa sprawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, bo różne mam doświadczenia, że pana podejście nie będzie odosobnione u innych inwestorów, bo różnie do tego podchodzą osoby, które kiedyś osiągnęły sukces, zgromadziły jakiś kapitał i teraz inwestują w inne, młodsze firmy. To króciutkie ad vocem. Jak ktoś zarobił jakieś pieniądze, jak chce osiągnąć, jak osiągnął jakiś sukces, to on naprawdę jest spełniony. I faktem jest, że większość z tych osób, które ja znam, które inwestują, nie traktują tego ani jako zabawy, ani jako modę, czyli żeby przy kolacji z innymi bogaczami powiedzieć, a mam 10 startupów, tylko w jaki sposób właśnie traktują to właśnie jako dar dla społeczeństwa, ale w celu rozwoju. Nie, to nie jest taki dar, jak dam szpitalowi, kupię karetkę, tylko zainwestuję w parę rzeczy, które mogą pociągnąć ten region, ten kraj do przodu. I tutaj mam akurat bardzo dobre zdanie o tych moich znajomych, którzy inwestują. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pojawiało się to już hasło, że startupom dzisiaj najbardziej w rozwoju doskwiera brak finansowania i że jest to pewna podstawowa bariera, z którą się spotykają. I myślę, że wrócimy do tego pytania, kto tak naprawdę powinien dzisiaj te startupy wspierać? Kto jaką rolę powinien odgrywać w tym finansowaniu? Czy powinny być to właśnie państwo, fundusze, aniołowie biznesu, czy jacyś inwestorzy branżowi, czyli duże korporacje? I pytanie kieruję do pana prezesa Ćwikiewicza. Jak to z państwa perspektywy wygląda? Był już pan wywoływany tutaj dzisiaj do odpowiedzi, więc proszę podzielić się perspektywą, no kiedy właśnie te pieniądze na przykład zarządzane przez państwa również się pojawią. Tak, więc odpowiadając na pierwsze pytanie, to oczywiście, że w takim systemie wolnorynkowym, dojrzałym, te pieniądze generalnie powinny pochodzić od inwestorów prywatnych. Natomiast w momencie, kiedy Polska musi pewne rzeczy, pewne tematy nadganiać i musimy odrabiać pracę domową i bardzo się starać, żeby ten system zbudować, no to na etapie pośrednim niestety jest potrzebne również wsparcie sektora publicznego. Także we wszystkich krajach w Europie Zachodniej, ale również w Stanach Zjednoczonych 20, 30, 40 lat temu, kiedy rynek venture capital się tworzył, ten udział państwa był bardzo duży. W tych krajach udział kapitału publicznego w finansowaniu rynku venture capital to było pomiędzy 20 a 40%, także bardzo duży udział. Dalej w Europie Zachodniej ten udział tego kapitału publicznego w sektorze venture capital jest znaczący, to jest ponad 30%. Tylko pamiętajmy też, jakie są różnice. To znaczy w systemie amerykańskim mamy do czynienia z uczelniami w dużej mierze prywatnymi. Na 20 najlepszych uniwersytetów amerykańskich 19 to są uniwersytety prywatne i te uniwersytety, których jest oczywiście nie 20, tylko ich jest tych prywatnych, jest pewnie w Stanach około 200, one mają bardzo dobrze opracowany system komercjalizacji badań i te uniwersytety robią to bardzo sprawnie.
czy po prostu zarabiają na tym pieniądze. W Europie sytuacja ma się istotnie gorzej, dlatego że fundamentem systemu kształcenia i badań jest sektor publiczny. Uniwersytety publiczne działają istotnie wolniej, słabiej niż uniwersytety amerykańskie. Takie są niestety uniwersytety europejskie. A w Polsce jeszcze mamy system kształcenia, który jeszcze jest w tyle za Europą Zachodnią. Tak? Jak zobaczymy sobie, jakie są statystyki, że do Europejskiego Biura Patentowego trafia 10-15 razy mniej patentów per 1000 naukowców z Polski niż na przykład z Niemiec czy z Wielkiej Brytanii, no to widać ewidentnie, że to pokazuje, że ten system jest nierozwinięty. Natomiast to jest ta strona, można powiedzieć, podażowa startupów, czyli skąd się te startupy biorą i tak dalej. Oczywiście system uczelniany nie jest jedynym miejscem, skąd te startupy się biorą. Jest jeszcze kilka innych kręgów, gdzie te startupy powstają. Natomiast od strony finansowania to jest tak, że inwestycje w startupy to po pierwsze to jest też know-how, czyli inwestować w startupy trzeba umieć tym startupom pomagać, rozmawiać z nimi, razem z nimi budować strategię. I to jest coś, co jeszcze polskie zespoły nie do końca potrafią. Tak naprawdę jak patrzymy na tych zespołów, w Polsce jest kilkadziesiąt, które inwestują w startupy, to pewnie byśmy się doliczyli raptem kilku, które są porównywalne jakościowo z Europą Zachodnią. Wszystkie pozostałe się uczą i jeszcze jest przed nimi długa droga, żeby się nauczyć. I to jest po stronie zespołów zarządzających, czyli takich zespołów, które inwestują. Natomiast inwestorzy prywatni nie do końca są zainteresowani inwestowaniem w startupy, dlatego że te stopy zwrotu po pierwsze są różne, to znaczy jest bardzo duża różnica między dobrymi zespołami a słabymi zespołami. Jak pokazują statystyki międzynarodowe, to jest tak, że te najlepsze zespoły, najlepsza 1/4 zespołów ma stopy zwrotu powyżej 15% średnio rocznie, czyli to są bardzo wysokie stopy zwrotu jak na inwestycje. Natomiast te najsłabsze zespoły, to one tracą na inwestycjach około 50%, więc to pokazuje, jak ważny jest po pierwsze wybór dobrego zespołu, ale też całościowo, jak patrzymy na system, to jest ważne, żeby te zespoły kształcić, żeby one się uczyły. I ponieważ polscy inwestorzy no, nie są aż tacy chętni, żeby inwestować w startupy, niestety kapitału prywatnego chętnego do inwestowania w startupy nie ma za dużo, no to stąd się pojawia właśnie rola sektora publicznego, żeby ten kapitał prywatny zachęcić do inwestowania. I to, na tym polega rola sektora publicznego. Żeby te zachęty tworzyć, żeby tworzyć pewną infrastrukturę, pewien system. Jak zobaczymy na Europę Zachodnią, to tam można powiedzieć, że w zasadzie Polski Fundusz Rozwoju w tym zakresie nie jest żadnym ewenementem. Znaczy my de facto odrabiamy pracę domową i robimy rzetelnie i można powiedzieć, wprowadzamy najlepsze standardy rynkowe, ale to nie jest, że my tutaj odkrywamy jakąś Amerykę. My po prostu kopiujemy to, co zrobił British Business Bank, to, co zrobiło BPI we Francji i szereg innych instytucji, do których się porównujemy i z którymi bardzo blisko pracujemy, żeby ten know-how pozyskać, ale my nie robimy nic nadzwyczajnego. My robimy po prostu solidnie, dokładnie to, co zostało zrobione w Europie Zachodniej, tylko może w jakichś tam drobnych elementach to dopasowujemy do polskiej specyfiki, więc ten kapitał publiczny jest niezmiernie istotny, ponieważ sam kapitał prywatny nie do końca w Polsce posiada know-how, żeby w odpowiedni sposób się zorganizować. Dodatkowo jeszcze taką barierą, poza tutaj barierą podatkową, o której słyszeliśmy, są jeszcze bariery instytucjonalne już trochę poza obszarem samego ekosystemu startupowego. Znaczy mówimy już o systemie edukacji, to mówiłem, a jeszcze jest system sądowniczy, który też nie ułatwia sprawy, ponieważ jak się inwestuje w startupy, no to bardzo łatwo w coś zainwestować, ale potem jak chce się te pieniądze odzyskać albo jak ktoś coś obiecał i nie dowiózł, to przynajmniej jakoś tam się odpowiednio tym ryzykiem podzielić, to jest bardzo trudne. Więc jeszcze ponosimy bardzo duże koszty ze względu na niewydolność systemu sądowniczego. I to powoduje, że ta rola państwa jako, można powiedzieć, takiego ustawiacza standardów jest niezmiernie istotna. Także my nie tylko dostarczamy kapitał,
i nie tylko motywujemy odpowiednio przedsiębiorców, którym dajemy dodatkową, można powiedzieć, zachętę ekonomiczną, ale też ustawiamy pewien standard, w jaki sposób ta współpraca między funduszem VC a inwestorami ma wyglądać. I ponieważ ten standard historycznie był bardzo mocno wybrakowany, to znaczy był nieszczelny, niedokładny, czasami zachęcał do pewnych nadużyć, to teraz wyprostowanie tego jest niezmiernie istotne, żeby to w końcu zaczęło tak działać, żeby wszyscy się koncentrowali na zwiększaniu wartości, a nie na tym, żeby jakoś tą wartością się troszeczkę w inny może sposób podzielić. Okej. Chciałby pan tutaj coś dopowiedzieć, bo pan pytanie miał bezpośrednio do pana prezesa. Jeśli można. Rzeczywiście podzielam pogląd pana prezesa, że to zresztą było istotą mojej wypowiedzi, że rola sektora publicznego w tej materii w Polsce, w naszym kraju musi być, moim zdaniem musi być nadal istotna. Tak zresztą, jak pan powiedział, w wielu krajach jest, tylko to, co pan powiedział przed chwilą, no jest trochę przerażające z uwagi na to, że za kilka lat może się dopracujemy wykształconych zespołów zarządzających, a co w tym czasie zrobi nasza gospodarka, to nie wiadomo, to znaczy zrobi nic prawdopodobnie. W związku z tym apelowałbym o jednakowoż przyspieszenie tych analiz i stworzenie czegoś, o czym już mówiłem, co usunęłoby tę granicę między, jednak mimo wszystko sektor uczelniany jest głównym nadal w naszym kraju według mojej oceny źródłem potencjalnego powstawania startupów, inne miejsca również, ale przede wszystkim uczelnie, i dopóki tego nie przełamiemy, to my nadal będziemy tracić 90 kilka procent tego potencjału i ja ciągle się obawiam, ja jestem trochę starszym człowiekiem od pana prezesa. Uczestniczyłem w takich dyskusjach jak dzisiejsza już jako student w latach 70. na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i jak widać dziś uczestniczę nadal w takiej dyskusji, co by tu zrobić, żeby było inaczej. Dziękuję bardzo. Tak, to bardzo dziękuję za ten komentarz, tylko chciałem zaznaczyć, że my nie robimy żadnych analiz już od pewnego czasu. Pieniądze, które uruchamiamy, są uruchomione już w tym roku. Jeżeli chodzi o reformę szkolnictwa, jej zakres i skalę działania, to powiem ogólnie, że ona zdecydowanie jest większa niż to, co miało w poprzednich latach i myślę, że tutaj pewnie pan profesor Nawrat będzie w stanie więcej na ten temat powiedzieć niż ja, więc nie będę tego wątku kontynuował, natomiast jeżeli chodzi o finansowanie ze strony PFR-u, to ono jest dostępne od tego roku i proszę pamiętać, że jest bardzo ważne, żeby to było wszystko zrobione w wysokim standardzie. Także jak przystąpiliśmy do tych prac kilkanaście miesięcy temu, to podstawowe założenie było takie, żeby to uruchomić w jak najwyższym standardzie i jak najszybciej, prawda? Jeżeli spojrzymy na poprzednie edycje tego typu działalności w wydaniu Krajowego Funduszu Kapitałowego czy innych instytucji, no to niestety tam było szereg różnego rodzaju niedoróbek, które miały niedobre konsekwencje, także trzeba taki program zrobić dobrze. I tutaj jesteśmy dawno już po fazie analiz, jesteśmy na etapie uruchamiania, także te pieniądze są już dostępne na rynku. Jeżeli mogę mówić w imieniu całej grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, to zarówno PARP ma dużo pieniędzy, NCBR ma dużo pieniędzy, a wy nie jesteście w grupie, a tam są dodatkowe pieniądze, ale pieniądze są dostępne również w ARP-ie i w PFR Ventures. Ja sobie pozwolę tutaj po dwóch latach, jak rozumiem. Wetnę się troszeczkę na temat właśnie pieniędzy z PFR-u. To jest w ogóle strasznie fajne, że Polski Fundusz Rozwoju z taką dużo większą uważnością podchodzi do konstrukcji tych instrumentów i to wszystkie startupy i fundusze na pewno docenią. Natomiast pewnym problemem, który my widzimy w naszych badaniach, bo my robimy analizy, w przeciwieństwie do PFR-u, jest to, że fundusze VC... To dobrze, VC, to każdy ma swoją rolę. Dokładnie, dlatego mamy ekosystem. Fundusze VC są trochę zamrożone, ponieważ już od wielu lat, od ponad dwóch lat słyszą o tym, że będą te miliony złotych monet na innowacje. I w związku z tym, skoro jutro będą mogły kupić za 20, to dlaczego dzisiaj mają kupować za 100? Prawda? No bo ten lewar będzie 50-80%. Więc tutaj taki postulat na przyszłość jest taki, aby nie mówić, jakby nie publikować szeroko, nie komunikować szeroko tego, że będą pieniądze państwowe na inwestowanie w innowacje, zanim te pieniądze rzeczywiście są, bo to paraliżuje rynek. To jest tak, proszę Państwa, Apple, kiedy wypuszczą nowego iPhone'a, to nie mówi już dwa lata wcześniej, że słuchajcie, w lipcu będzie nowy iPhone, bo wtedy wszyscy by czekali. Nie, dzisiaj kupujesz iPhone'a 6, a jutro się okazuje, że jest 7, a ty masz już
starego. Więc to jest generalnie dobre dla rynku, żeby go nie paraliżować takimi przedwczesnymi zapowiedziami. To tyle z mojej strony. Dobrze, myślę, że dotknęliśmy też troszeczkę takiego tematu, który ładnie się nazywa smart money, to znaczy kwestii, czy faktycznie jakby najlepszym finansowaniem takim wymarzonym dla startupu jest połączenie mentoringu z finansowaniem, znaczy przychodzi inwestor, który tak naprawdę pomaga ten biznes prowadzić. I nie wiem, może pan Jarosław Królewski mógłby nam powiedzieć, jak to z pana perspektywy wygląda, czy to jest faktycznie tak, że takie inwestowanie, takie finansowanie byłoby jakby idealne? Dzień dobry Państwu. Nie wiem do końca, czy jestem dobrą osobą reprezentacyjną dla środowiska startupu, bo rzadko się pojawiam na tego typu eventach, a już na pewno nie pitchuję również w Stanach, ani również w Polsce, ani w Europie. Natomiast może opowiem Państwu bardzo transparentnie, jak to wygląda u nas, jak to wyglądało od początku. No myślę, że ta dojrzałość, którą staramy się zdobyć, dobrze pokazuje jakby proces i wiele różnych elementów, które po drodze zyskaliśmy jako organizacja. Dziś w zespole mamy 130 osób. W ramach tego zespołu 90% z nich to są inżynierowie, mimo że proporcja za granicą w europejskich startupach czy w Stanach Zjednoczonych jest zdecydowanie odwrócona. Dlaczego tak robimy? Przede wszystkim dlatego, że uważamy, że no, nigdy nie będziemy w stanie konkurować tak zwanym, w cudzysłowie, białkiem, jeśli chodzi o sprzedaż. Jedyną rzeczą, którą możemy dzisiaj w jakiś tam sposób konkurować, jest właśnie między innymi intelekt. I bardzo słabo jest dzisiaj na naszym rynku, że widzimy tą nadpłynność pieniędzy w bardzo różnych organizacjach, natomiast wydaje mi się, że za bardzo mocno lansujemy to słowo związane z przedsiębiorczością, w której nie mamy jakby tradycji, a zbyt często zapominamy o tym, że ten intelekt powinien być w jakiś tam sposób driverem tego, co chcemy robić. Dziś bardzo rzadko którykolwiek ze startupów, ale również kolegów, z którymi na co dzień się spotykam i rozmawiam, używa takich słów jak własność intelektualna, jak IP. Bardzo rzadko stara się budować produkty, które w jakiś tam sposób challenge'ują coś więcej niż tylko i wyłącznie prosty element rzeczywistości. I niestety prawda dzisiaj jest taka, że jak popatrzymy na cały rynek, przykładowo te branże, które są dzisiaj najbardziej chodliwe, typu big data, AI i wszystkie inne buzzwordy, o których Państwo słyszą, ten rynek nam bardzo odjeżdża. Najgorsze w tym na koniec dnia jest to, że uspokajamy się, że powstają konkretne, proste jakieś rozwiązania, a najtrudniejszym dzisiaj rzeczą jest to, że mamy tak naprawdę homogeniczność na rynku, czyli wszyscy robią podobne rzeczy, podobnymi ludźmi, podobnymi możliwościami i tego typu rzeczy. Uspokajamy się, że tak naprawdę odpalamy kolejne projekty, które w jakiś tam sposób drive'ują jakiś problem rzeczywistości, który chcemy rozwiązać, natomiast one w dużej mierze często nie mają szansy w długoterminowej, nie krótkoterminowej, tylko długoterminowej strategii, szansy po prostu. I to jest walka z bardzo dużymi korporacjami. Zaraz Państwu opowiem dlaczego. Dziś nam się również wydaje, że pieniądze są w stanie załatwić bardzo wiele, no bo to jest po prostu oczywiście prostsze. Natomiast na przykładzie naszej firmy to właśnie trochę brak tych pieniędzy na samym początku sprawił, że musieliśmy szukać rozwiązań sprytnych i w jakiś sposób tak hakować rzeczywistość, żeby udało się nam wygrać z jakimiś dużymi korporacjami. I dzisiaj w zasadzie naszym głównym celem jest to, jako firmy w mindsetie, przede wszystkim to, żeby stworzyć przeciwwagę ogromnych korporacji, typu IBM, Microsoft, Salesforce i tego typu rzeczy, które są na świecie, w Europie, bo jakbyśmy popatrzyli bardzo głęboko w to, ile jest firm związanych na przykład z big data, z przetwarzaniem danych w AI-u w Europie, to wymienimy pewnie 3-4 i nie widzimy, jak tak naprawdę te rynki nam uciekają. Tam budowane są ekosystemy, platformy, z którymi za chwileczkę nie będziemy mieć szans. I ja tu Państwu powiem bardzo ciekawą historię, bo my zaczęliśmy w 2013-2014 roku od jednego z funduszy zalążkowych. Byliśmy chyba najniższą inwestycją w tym funduszu zalążkowym. Otrzymaliśmy 60 tysięcy euro. Rok później od jednego z venture'owych grup otrzymaliśmy około 1 000 000 zł. To był jeden z funduszy KFK. Następnie już samodzielnie zrobiliśmy emisję właśnie do aniołów na poziomie 3 000 000 zł przy wycenie 50 000 000 zł. I w tamtym roku robiliśmy emisję już przy wycenie 200 paru milionów złotych. Oddając tym funduszom zalążkowym i pierwszego stage'a około 40 milionów złotych w cashu, jeśli chodzi o akcje. Co więcej, staraliśmy się jakby wrzucić również wiele różnych kapitałów do spółki, które w okolicach około 4 milionów euro, które w 100% przeznaczamy na rozwój produktowy. I dzisiaj jak patrzymy na to, co chcemy zrobić w tym roku, to chcemy wydać na research and development prawie 30 milionów złotych.
startup, który chce ofensywnie wydać 30 milionów złotych na rozwój tych technologii. I na koniec dnia, jak Państwu mogę powiedzieć, dlaczego my dzisiaj wygrywamy z SAP-em, wygrywamy z innymi dużymi firmami typu Oracle, to tylko i wyłącznie dlatego, że inwestujemy w technologię, w merytorykę, pewnie mniej w przedsiębiorczość i pod tym kątem jesteśmy dziwni dla tych wszystkich partnerów, z którymi pracujemy i walczymy w przetargach globalnych i pewnego rodzaju spryt. I tego wydaje mi się, że bardzo brakuje dzisiaj. Bardzo wiele jest różnych projektów, którym my się również dzisiaj przyglądamy w kontekście akwizycji, ale one tak naprawdę z punktu widzenia naukowego niewiele wnoszą. A niestety to jest tak, że dzisiaj bardzo twardo konkuruje się na poziomie metryk, wskaźników, wszystkiego, co jest policzalne, wszystkiego, co jesteśmy w stanie w jakiś tam sposób mierzyć. Nie staramy się tego mierzyć. Wierzymy, że kolejne inwestycje na ilość są w stanie nam przynieść jakieś konkretne rozwiązania. I to najfajniejsze jest w tym wszystkim to, że jak Państwo budują ekosystemy, co w naszym przypadku nie jest bardzo popularne, budujemy coś, co jest comprehensive, czyli z punktu widzenia startupu nie rozwiązuje jednego problemu, jest chmurą, jest czymś bardzo złożonym, bardzo trudnym do rozwijania, kontrolujemy data processing, mamy swoją bazę danych, która po prostu ma być szybsza niż Amazon Redshift, wszystkie ogromne firmy, mamy swoje zespoły AI-owe i tego typu sprawy. I na koniec dnia, jak Państwo tak naprawdę patrzą, to my jesteśmy już takim malutkim venturem, który rozgląda się, czy my moglibyśmy coś na przykład skupić z rynku, to co się pojawia, prawda? I na koniec dnia wychodzi nam ta sama odpowiedź, którą mają duże korporacje w bardzo szerokiej strategii. Bardzo chętnie zobaczymy, co zrobią te mniejsze firmy, zobaczymy, co się z nich wykluje, jak wyedukują rynek i proszę mi wierzyć, dzisiaj mając 5 razy szybszą własną bazę danych, mając 30 osób, które są związane ze sztuczną inteligencją, my będziemy na pewno bardziej konkurencyjni i nadrobimy te rzeczy, które te startupy robią. I taką strategię mają te ogromne korporacje. One wchodzą w każdą dziedzinę życia, tylko spokojnie swoim tokiem. I jakbyśmy mieli popatrzeć na te smart money, o których Pan mówi, to myślę, że mówiąc tutaj, nie jest dla nas tak istotne nawet, jako organizacji, te pieniądze tych osób, tych business angeli. Dzisiaj zatrudniamy osoby, które były wcześniej wiceprezesami Oracle'a, dyrektorami egzekucyjnymi Orange, czy tego typu sprawy, ale powiem Państwu szczerze, że te pieniądze nie są najbardziej istotne w tych konkretnych transferach. Najbardziej istotne jest to, że nie mamy kogo zapytać, w jaki sposób zdobywać ten rynek globalny. Po prostu nie ma wzoru, nie ma czegoś, co moglibyśmy przeczytać, w jaki sposób poradzić sobie na rynku globalnym bez nadpłynności, która związana jest po prostu z tym, że jadąc do Wielkiej Brytanii na przetarg, nie jesteśmy w stanie postawić obiadu firmie, której ten przetarg jest na poziomie 1000 euro, jak to robią zachodni sąsiedzi. W związku z tym musimy stawiać na merytorykę, czyli stawiać się w takim miejscu, w którym, a jak Państwo z nas nie skorzystają, to Państwo stracą, a nie rywalizować po prostu na te rzeczy, które były tą starą przedsiębiorczością. I z mojej perspektywy ta gospodarka wyobraźni jest bardzo dzisiaj istotna i uważam, że tak naprawdę bardzo wiele tracimy, głównie tym, że za dużo inwestujemy moim zdaniem po prostu w kwestie dotyczące samej przedsiębiorczości, za mało po prostu projekty technologiczne. Ja na co dzień pracuję na AGH w Krakowie, prawie już 8 lat na różnych wydziałach i powiem Państwu szczerze, gdyby Państwo sobie wydrukowali tematy prac z każdego z tych silniejszych wydziałów z ostatnich 10 lat, uważam, że byłoby o jakieś 70% mniej błędnych inwestycji w ostatnich 10 latach. To jest też moja nauczka, że dużo za mało tak naprawdę romansowaliśmy z uczelniami, coraz częściej romansujemy jako firma, bo o ile kiedyś był bardzo fajny paradygmat, który mówił, uczelnie będą na usługach biznesu. No i chwilę tak było, bardzo fajnie to wyglądało, również w Polsce, centrum transferu technologii, tego typu sprawy. A co się dzisiaj okazuje? Że jedynie w uczelniach firmy, które między sobą walczą, o naprawdę drobne procenty, na przykład jeśli chodzi o skuteczność algorytmów, są w stanie znaleźć spokój, co jest niesamowite. Spokój dla tych osób, które pracują, robią prace badawcze, a nie próbują gonić rynek. I to jest coś, co myślę, że powinniśmy dostrzegać i w tym miejscu tak naprawdę próbować konkurować. Jeśli patrzymy na te kluczowe dzisiaj segmenty rynku w kontekście kapitalizacji, jak Big Data, AI, to wszyscy bardzo mocno się zbroją i proszę mi wierzyć, że to będzie jedna z największych bitew, które zostaną rozegrane, bo będzie się liczyła po prostu ekonomia przetwarzania danych i tego po prostu, czy te wszystkie nasze rzeczy, startupy będą na koniec dnia inteligentniejsze i czy jako kraj będziemy w jakiś tam sposób inteligentniejsi od innych. Dziękuję bardzo.
To, co my tutaj staramy się budować w Polsce, no to robimy od pewnego czasu, tak? Jest to stosunkowo młode środowisko i tak patrząc na te bardziej dojrzałe gospodarki, czy to amerykańską, czy izraelską, pytanie, czy możemy na ich przykładach coś konkretnego osiągnąć, coś konkretnego zbudować i jakie wzorce warto powielać. Nie wiem, czy pan Dariusz Żuk mógłby nam tutaj podzielić się swoim spostrzeżeniem. Dzień dobry państwu. Dziękuję za pytanie. Pytanie jest z jednej strony trudne, ale z drugiej oczywiste, no bo oczywiście trzeba się przeglądać, ale ja uważam, że nigdy kopiować. Trochę tutaj nie zgadzam się z którymś z panów, że jakby no my dzisiaj kopiujemy to, co inne kraje robią w modelach wspierania startupów. Oczywiście może to jest dobre, bo te kraje doganiamy, ale jeżeli my chcemy naprawdę zrewolucjonizować świat i zrobić coś unikalnego, to my musimy skakać, a nie podążać za, przeskakiwać. I ja pamiętam, tworzyłem to chyba no, około 14 lat temu, 13 lat temu, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. I to był taki pomysł właśnie, oprócz tego, że chcieliśmy pomagać tworzyć ten ekosystem startupów, budować i tworzyć możliwość łatwego zakładania firm w Polsce, to było w takiej konkurencji do parków technologicznych wtedy. Ja uważałem, że parki technologiczne to jest model zaczerpnięty z lat 70., 80. ze Stanów Zjednoczonych, kiedy nie było jeszcze internetu i budowano te duże mury, te duże powierzchnie, które nic więcej nie miały, tylko powierzchnie dla firm. No wtedy to było potrzebne. I my to skopiowaliśmy w Polsce w latach 90. Wydaliśmy na to, nie chcę teraz kłamać, ale około 4 miliardów złotych wydaliśmy na to, żeby stworzyć te mury, te parki technologiczne. I to był przykład moim zdaniem nieudany, bo kopiujemy, a nie wyprzedzamy świat. Później pamiętam, jak tworzyliśmy fundusz seedowy, który inwestował, no i w inkubatorach przy inwestycji kilku milionów złotych de facto, do tej pory mieliśmy 14 tysięcy startupów, które wyszło na rynek. Więc oczywiście popełniliśmy mnóstwo błędów, można było lepiej, można było na pewno taniej i tak dalej, ale wydaje mi się, że ta skuteczność jest w miarę wysoka. Później tworzyliśmy fundusz seedowy, który inwestował bardzo małe kwoty i to również było pokazanie, że nie ma sensu kopiować pewnych modeli, bo model standardowy to był model długiej umowy inwestycyjnej, która miała kilkanaście stron, stary model inwestycji. 8 lat temu ruszyliśmy z modelem inwestycji. Ja powiedziałem, że musi być umowa na jednej stronie, na jednej karcie. I taką prostą umowę inwestycyjną i kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych inwestowaliśmy do tej pory do 107 projektów, startupów. I dopiero później, z czego się cieszę, dopiero później wyszedł na rynek Y Combinator w Stanach z takim modelem bardzo prostym inwestycji, tak? Więc pokazujemy, że te modele możemy nie kopiować, ale przeskakiwać i robić coś unikalnego. Później stworzyliśmy Business Linki, pierwsze takie coworki w biurowcach, jak przychodzili do nas różni przedsiębiorcy, a nawet politycy, to mówili, że to jest utopia, startupy w biurowcach, przecież w Dolinie Krzemowej zaczynają w garażach. Więc staraliśmy się zrobić coś inaczej, coś unikalnego, nie tylko pod kątem lokalizacji, ale pod kątem również usług. I okazuje się, że dzisiaj jednym z najbardziej wartościowych startupów jest WeWork, który na świecie, który robi podobny koncept, podobne rzeczy, 2 lata później po nas wystartował. Chcę pokazać, nie tylko chwalić się tym, chociaż jestem z tego dumny, ale chcę pokazać to, że powinniśmy ten świat przeskakiwać. Ostatni nasz case to jest właśnie fundusz B-Value tutaj z Tomkiem Hanczarkiem, z kilkoma innymi inwestorami pod przewodnictwem Maćka Balcewicza, który tutaj również siedzi. Chcieliśmy pokazać, że można w Polsce zebrać kilku inwestorów, bo to nie było takie wcale oczywiste parę lat temu, którzy zrobili biznes powyżej miliarda złotych i takich kilku inwestorów udało nam się zebrać. Za którymi myślę, że trochę poszedł też rynek, bo dzisiaj mamy coraz więcej funduszy i coraz więcej funderów, którzy budują fundusze venture czy też CVC korporacyjne.
I to było też przeskakiwanie. Ja liczę na to, że będziemy przeskakiwali świat i że nie będziemy kopiowali, bo dzisiaj, okej, możemy kopiować Izrael, możemy kopiować Wielką Brytanię w aspektach prawnych, podatkowych, możemy kopiować Stany, ale moim zdaniem znowu będziemy parę lat za innymi. Jeżeli nie będziemy w stanie przewidzieć świata, tak jak przed chwilą kolega powiedział, jeżeli nie będziemy w stanie przewidzieć tego, że sztuczna inteligencja na przykład będzie za 3 lata, a de facto za parę miesięcy tym, co będzie najważniejsze na świecie i nie będziemy w tym obszarze budowali rozwiązań, gdy nie przewidzimy tego, że de facto być może państw za 10 lat w tym modelu dzisiejszym nie będzie, bo jeżeli popatrzymy na blockchain i na inne rozwiązania, to uważam, że państwa to są duże korporacje, które też się rozpadną i będą musiały się zmieniać. Jeżeli nie popatrzymy trochę na inny model, krok do przodu i nie zaprogramujemy tych pewnych rozwiązań i systemów, to naprawdę będziemy podążać za światem, a nie będziemy ten świat wyprzedzać. Mam nadzieję, że takie wydarzenia pomogą w tym, żebyśmy jednak kreowali te rozwiązania do przodu. Dziękuję bardzo. Tutaj w wypowiedziach kilku osób pojawiły się takie tematy na styku, w jaki sposób nauka, szkoły wyższe mogą inspirować ten biznes albo w jaki sposób ten styk poszukiwać. I pytanie, czy my w tym obszarze jesteśmy w ogóle, jesteśmy w stanie wykonać jakiś impuls wysłać, żeby coś w tym się poprawiło. I tutaj pytanie kieruję do pana Aleksandra Nawrata. Jak to z pana perspektywy wygląda? Znaczy, bardzo dziękuję za głos, dziękuję za pytanie. Ja bym na samym wstępie chciałem wytłumaczyć, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to jest agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego. W związku z tym od lat, praktycznie 10, bo to jest 10-letnia nasza historia, wspieramy badania i rozwój w kraju. W różnych aspektach. I tutaj padły też takie słowa dotyczące tego, kto powinien w rzeczywistości finansować te startupy, czy one powinny być finansowane przez państwo, czy nie. Tak w rzeczywistości w normalnym kraju, takim wysoko rozwiniętym, to biznes sam się finansuje, tak? Albo ma aniołów biznesu, albo ma duże korporacje, które widzą w czymś zysk. Jeżeli widzą w określonej działalności zysk i swoją przewagę konkurencyjną, no to w tym momencie w to inwestują, tak? A inwestują dlaczego? No po to, żeby wyciągnąć jeszcze więcej pieniędzy. I to jest normalne podejście biznesowe. Od 4 lat Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest w rzeczywistości taką trochę awangardą wśród różnego rodzaju agencji, ponieważ wprowadza różne mechanizmy. 4 lata temu zauważono, że jest pewna luka w zakresie finansowania firm zalążkowych, finansowania innowacyjnych badań i rozwoju i budowania takiego mostu pomiędzy światem nauki i światem biznesu. I tak dość często ja się spotykam z takim słowem, że nauka sobie, a biznes sobie. To jest taki truizm, który się bardzo często pojawia. Tak, tak, tak. I to jest powtarzane wielokrotnie i im częściej to powtarzamy, tym częściej wchodzimy w tą narrację, że to jest prawda. Jak państwo popatrzycie, to ja mogę podać kilkanaście przykładów dobrych biznesów, które rozpoczęły się na uczelni. Czyli rozsądni profesorowie z podejściem, można powiedzieć, biznesowym, czy adiunkci, czy nawet i studenci, rozpoczynali swoje biznesy na uczelni, tak? I to są spółki duże, które osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej, tak? Tylko nam jakoś od pewnego czasu jest wstyd to powiedzieć. A z drugiej strony też widzimy, można powiedzieć, dobrze rozwijające się spółki, które szukają wsparcia na uczelniach, tak? No bo bez, można powiedzieć, kreatywności, bez innowacji w danej dziedzinie, ja nie jestem w stanie osiągnąć przewagi konkurencyjnej nad moim konkurentem z biznesu, tak? O co mi chodzi w biznesie? No o to, żeby produkować coś szybciej, taniej i lepiej niż konkurencja, tak? Jeżeli to robię o 10%, w każdym z tych aspektów tańszym, to osiągam sukces, tak? Ja osiągam sukces finansowy, a nie sukces wirtualny. No i tak, od 4 lat wprowadziliśmy najpierw taki mechanizm, który się nazywał Bridge Alpha, w którym finansowaliśmy jako chyba pierwsi inwestycje w zakresie B plus R w formie pre-seed i seed. I tutaj wiele z tych firm, które były najpierw w pilotażu, potem w pierwszej edycji, teraz mamy być może drugą edycję,
już zaczyna osiągać pierwsze swoje sukcesy. Osiąga te sukcesy i na arenie krajowej, i na arenie międzynarodowej. Mogę podać przykład, w którym zatoczone zostało... Proszę podawać, bo tak jak żeśmy przed chwilą sam powiedział, że może brakuje tak? właśnie tych przykładów, mamy, ludzie mamy, w to nie wierzą. Mamy firmę, nie chcę podawać nazwy, która w Polsce w zakresie telemedycyny miała na tyle innowacyjne rozwiązanie, że nasza służba zdrowia nie była na tyle innowacyjna, żeby to wdrożyć. W związku z tym, gdzie poszli? Poszli do Stanów Zjednoczonych, poszli tam po pieniądze, tam osiągnęli sukces i dopiero teraz wchodzą do Polski z czwartej generacji urządzeniem. I proszę Państwa, tych przykładów jest wiele. Także to, co my mówimy, że są takie jakieś mury między jedną, można powiedzieć, działalnością, czyli uczelnią i że jest mur między biznesem, to jest nieprawda. Generalnie zawsze współpracuje człowiek z człowiekiem. Jeżeli ta współpraca jest na odpowiednim poziomie, odpowiednio są ustalone reguły, to ten biznes idzie do przodu. Po programie Bridge'u Alpha mieliśmy drugi program, który uruchomiliśmy praktycznie półtorej roku temu, to był NCBR CVC, łącznie tutaj z PFR-em, także myślę, że to jest Corporate Venture Capital, ponieważ zidentyfikowaliśmy, że w pewnym momencie te startupy, które wyprodukują coś innowacyjnego, jeszcze powiem jedną rzecz. Często też jest powtarzane słowo startup, tak? Startup, że to jest spółka. Generalnie w kodeksie spółek handlowych nie ma takiego pojęcia jak startup. Startup to może być mikroprzedsiębiorstwo, to może być grupa ludzi, którzy mają super innowacyjny, hiper pomysł, tak? I zauważyli swoją lukę i szansę na wejście na rynek. I oni nie mają biznesplanu, nie mają żadnej struktury i tak dalej, ale generalnie potrzebują kogoś, kto im da szansę, żeby dał możliwość im zrealizowania tego pomysłu. Częściowo te pomysły, jeżeli chodzi o wysokie technologie, one się nie powodzą i my musimy przyjąć sobie to jako regułę, że duża część z tych spółek padnie, tak? Ponieważ albo przeliczy się z pomysłem, albo przeliczy się z danym rozwiązaniem i tak dalej. Ale liczymy na to, że część, ta mała, która będzie tym jednorożcem, który będzie driverem tej naszej gospodarki w przyszłości. Ja tutaj podzielam zdanie pana, że my nie powinniśmy nic kopiować, my powinniśmy adoptować te dobre wzorce, czyli generalnie tak jak wszyscy biegną, to powinniśmy przyspieszyć. Bo jeżeli nie przyspieszymy, to generalnie w tym peletonie dobiegniemy na samym końcu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie ukrywam, że ja niektóre pytania zadaję z premedytacją, żeby wywołać właśnie dyskusję. Takie sobie wymyśliłem. To, co tutaj się też pojawiało i co wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju wyzwaniem, to jest to, że w Polsce mamy pewnego rodzaju strach przed porażkami, to jest jedno, albo niechęć do ich, bym powiedział, akceptacji, co wpływa troszeczkę na to środowisko i co wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju takim obiekcją, przeszkodą w tym, że polskie firmy, jakkolwiek, używajmy może słowa firma, startup, niekoniecznie spółka, mają obawę również przed tym, żeby wychodzić za granicę, czy żeby ten biznes skalować, czyli żeby zmierzyć się z konkurencją zagraniczną, często pozostają na tym podwórku lokalnym, bo tu się świetnie czują i to jest sukces, z którym się zadowalają. Znaczy ja może podam przykład tego, jak żeśmy zaczęli rozmawiać o przykładach, to może przykłady są najlepsze. Dlaczego porażka jest wpisana normalnie w działalność? Znaczy, my generalnie powinniśmy podejść do tego, że porażka to wcale nie jest coś, co kogoś w jakiś sposób piętnuje, tylko to jest normalny etap rozwoju. W związku z tym, jeżeli ktoś popełnił tą porażkę, to on generalnie na rynku powinien być cenniejszy, ponieważ on już raz ją popełnił. I podam przykład, Morita. Morita z pierwszym swoim innowacyjnym urządzeniem to wymyślił maszynę do robienia, automatyczną do robienia ryżu. Zrobił jej ich 100 sztuk. Ryż był palony, nie przyjął się w ogóle i generalnie Sony jako firma, którą później rozwinął, na rynku urządzeń AGD domowych się nie przyjęła. Aczkolwiek jest firmą innowacyjną i rozwojową. Gdyby ktoś kiedyś podszedł tak jak my podchodzimy, że on miał swoją pierwszą porażkę i nie powinien inwestować, to generalnie tej firmy praktycznie na rynku by nie było. Okej, okay, jeżeli chodzi o tą skalowalność biznesu, bo tutaj chciałbym zapytać, jak to wygląda z perspektywy pani Krzysztofa Kszopy, czy to jest coś, czego można kogoś nauczyć, czy żeby tak by tą skłonność do ryzyka, czy my tu jesteśmy w stanie wykonać jakąś pracę, czy to po prostu niektórzy mają, niektórzy nie i nigdy w tym akurat wsparcie nie będziemy mogli dać?
To dotyka bardzo wielu płaszczyzn, to dotyka edukacji, tego jak dzieci już od swoich pierwszych lat są szkolone, jeśli chodzi o akceptację swoich porażek, czy podejmowanie ryzyka w takim otoczeniu rodzinnym i szkolnym. Ale jeśli chodzi już o przedsiębiorców i tych, którzy zakładają startupy, no to niesłychanie istotne jest to, aby kreować tych takich role models. Ktoś, to chyba pan mówił wcześniej o tym wyciąganiu tych najbardziej, najmocniejszych siewek i podlewaniu ich i nawożeniu, żeby tworzyć z nich takie modele i autorytety, na których inni mogą się wzorować. I tu jest bardzo istotne, aby rzeczywiście z punktu widzenia takiego, powiedzmy, propagandy środowiska biznesowego, żeby tych, którym coś się nie udało, którzy zdecydowali się na jakiś eksperyment biznesowy, który nie wyszedł, żeby jednak ich stawiać jakiś taki wzór do naśladowania. Jakkolwiek paradoksalnie to może brzmieć, no bo dlaczegoż ktoś miałby naśladować przedsiębiorcę, któremu nie wyszło? Ale chodzi o to, aby pokazywać i stymulować taką postawę właśnie nie bojącą się porażki, tak, która traktuje porażkę jako pewną okazję do nauki. Głupotą jest oczywiście popełniać porażki i nic z nich nie wyciągać. Oczywiście porażki muszą mieć swoją wartość edukacyjną. Natomiast to od szkoły zależy, już od szkoły podstawowej, przedszkola nawet, jak uczymy młodych ludzi i dzieci do wyciągania nauk z porażek. I szczerze mówiąc, kiedy analizowałam podstawy programowe po ostatniej reformie edukacji, to z takim przerażeniem stwierdziłam, że w żadnym z profili absolwenta klasy pierwszej, klasy drugiej, trzeciej, czwartej szkoły podstawowej nie jest napisane, że drugoklasista potrafi podejmować decyzje, czy trzecioklasista potrafi selekcjonować różne możliwe wybory postępowania. Jakby ten kwestia podejmowania decyzji, podejmowania ryzyka, kreowania rzeczywistości wokół siebie jest absolutnie w podstawach programowych szkoły podstawowej pominięta. Więc jeżeli my chcemy mieć za lat, nie wiem, 10-15 nowe pokolenie przedsiębiorców, to musimy rzeczywiście uczyć już młode dzieci, uczniów szkół podstawowych i licealistów, tego, że nie należy się bać. Ja mieszkając w Stanach Zjednoczonych zauważyłam, jak amerykańskie dzieci potrafią głośnym głosem opowiadać o tym, co robią. Jak pięciolatki potrafią postawić sobie taki stand z lemoniadą przed domem i sprzedawać za dolara, dwa dolary lemoniadę. Polskie dzieci często są sparaliżowane koniecznością wystąpienia publicznego. Jest ten lęk, a co jeżeli powiem coś głupiego? Ja się nie boję, że powiem coś głupiego. No cóż, powiem coś głupiego, trudno, to państwo się będą śmiali. Przynajmniej będzie miało jakąś wartość komiczną. Więc to jest bardzo istotne, abyśmy rzeczywiście już od najmłodszych lat uczyli młodych ludzi jakoś porażkę pokonywać. I to jest duże pole do popisu nie tylko dla resortu przedsiębiorczości i technologii, dla resortu nauki i szkolnictwa wyższego, ale także dla resortu edukacji narodowej. Tak już regulacyjnie rzecz biorąc, to bardzo istotne byłoby wciągnąć w ten dialog na temat startupów, także tych, którzy odpowiadają za edukację najwcześniejszą w Polsce. Jeśli można coś dodać, tu jest też kwestia, jakby to powiedzieć, motywacji i tak ja podaję taki przykład. Jest sobie tutaj Górny Śląski, jest sobie chłopak, który gra w jakiejś tam okręgowej lidze piłki nożnej. O czym on marzy, słuchajcie, panie i panowie, o czym on marzy? On marzy o tym, żeby dostać się do trzeciej Bundesligi, zarabiać 20 tysięcy euro miesięcznie i jeszcze dorobić fajkami i słuchajcie, no cudowne życie w benchmarkingu do kolegów z Zapłotu. I tak naprawdę to chodzi o to, że takimi Lewandowskimi to nie do końca wszyscy chcą być, bo jakby to powiedzieć, 20 tysięcy euro miesięcznie plus jeszcze kolegom z drużyny sprzedam fajki i może jeszcze wódkę przywiozę, to naprawdę jest dobre życie. I ja rozumiem taką motywację, ale taka motywacja kończy się właśnie na tej trzeciej Bundeslidze. Natomiast jeżeli ktoś, to ja też o tym zawsze mówiłem, my nigdy, jak szliśmy do biznesu, my nigdy nie chcieliśmy zarobić, nie wiem, na Porsche i potem, żeby jakaś tam, ktoś siedział koło mnie czy coś w tym stylu i to szczyt mojego szczęścia. Nie, my zawsze chcieliśmy robić rzeczy wielkie i właśnie o to chodzi, żeby promować postawy bez kompleksów. I jedno, i dlatego właśnie mówię przesiewać, bo po prostu ludzie, którzy, nie powiem, nie mają zahamowań, ale właśnie chodzi o to, nie można mieć za dużo zahamowań, bo jeżeli moim marzeniem jest mały biały domek i mały Fiat i meble, no to faktycznie my nigdy nie stworzymy ani Google'a, ani iPhone'a, ani nic. Natomiast jeżeli my będziemy chcieli być Małyszami, Lewandowskimi i tak dalej, no to jest. Ale tutaj też porównujmy te dwie nacje.
Polaków i Serbów. Serbów procentowo z tych najpierwszych stron gazet jest zdecydowanie więcej, a nas Polaków jest zdecydowanie mniej. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, bo my pękamy i te marzenia nasze gdzieś się zatrzymują właśnie gdzieś tam na najładniejszej najładniejszej koleżance ze wsi, ale w promieniu 5 kilometrów. I jeszcze tak powiem, był taki film Twierdza, nie wiem, czy pamiętacie państwo, i tam właśnie było na przykład powiedzenie, że jedni pękają, a inni z królową balu wychodzą na spacer. Tak było. I tak naprawdę powiem tak, jak największe przesiewanie, czy to jest, nie będziemy z Amerykanami na ilość pieniędzy się bić, no bo jakby to powiedzieć, oni te dolary drukują, zalewają nimi świat i my, jak będziemy drukować nasze polskie pieniądze, nie wiadomo, czy znajdziemy nabywcę na to. Dlatego tak naprawdę my musimy bić się na ambicje, na wiedzę, na rozwój, na intelekt i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jedną rzecz. Jak mnie fundusze w Frankfurcie czy w Londynie pytały, a dlaczego wy się szybciej rozwijacie niż inni, dlaczego, w czym wy jesteście lepsi od tamtych? No ja mówię, właśnie odpowiedź moja była jedna, no ja mam olbrzymią motywację, bo ja pochodzę z biednego kraju, z historią wspaniałą, ale jednak pomiędzy wspaniałymi, silnymi, 1000 lat bicia się z Niemcami i z Rosjanami, no to jednak wycisnęło na nas piętno, jak również gospodarcze piętno. I też ostatnie 45 lat komuny też nam nie pomogło, dlatego tak my powinniśmy właśnie być bardzo zmotywowani, nie do tego, żeby mieć te 20 tysięcy euro w trzeciej Bundeslidze, tylko żeby tutaj siedziało 7 Lewandowskich, 15 Małyszów i jeszcze tam 40 jakichś Billów Gatesów, czy Billów Gatesowskich, czy jakichś innych takich sławnych. Naprawdę, właśnie o to chodzi, promować postawy, w których nie ma hamulców i nie ma tej takiej naszej takiej polskości, że marzeniem jest małe mieszkanko na Mariensztacie i niewielki jakiś samochód na podwórku. To nie o to chodzi. To jeszcze może powiem dwa zdania jako przedstawiciel wsi polskiej, bo jestem z bardzo małej wioski, z Małopolski. Myślę, że 100-150 osób by się nazbierało. Pierwszym jakby wyzwaniem było dostanie się do gimnazjum, więc jakby te cele jakby się w jakiś tam sposób zmieniają. Ale raczej się zgodzę jakby z panem, przede wszystkim dlatego, że musimy być po prostu bardziej ofensywni. Nie mamy naprawdę niczego, czego nam by brakowało. My jako spółka jesteśmy pewnie w kontakcie codziennym z 13 największymi funduszami ze świata. Jeśli zaczynają z nami rozmawiać i widzimy, że czytają z kartki, nawet ci vice prezydent i tym podobne, to po prostu mówimy, że to nie tędy droga i nie będziemy na te pytania odpowiadać, po prostu mamy inny mindset, jeśli chodzi o pewnego rodzaju rzeczy. Natomiast też nie może być również tak, że ta nasza ofensywa nie idzie w parze z odpowiedzialnością, bo niestety wykreował się w Polsce taki również podejście zadowego startupowca, i nam potem jako firmie trudno iść nawet do spółek Skarbu Państwa i rozmawiać o konkretnych dużych projektach, bo są zarażone współpracą z innymi startupami, które realizowały sobie projekt, przy okazji budowały dom, wyjeżdżały na Maderę i tego typu rzeczy. To jest naprawdę bardzo trudne potem do odbudowania, jeśli chodzi o duże organizacje. Nie dziwmy się im, że tak naprawdę jest. Nie ulegajmy również wątpliwościom, że nie jest tak, że korporacje, duże firmy to są grupy ludzi, którzy nie myślą. Oni po prostu myślą o konkretnym formie odpowiednim dla organizacji. I ja państwu podam też fajny case, bo wydaje mi się, że jest dość słuszny, że w zasadzie całe te nowe technologie zawsze są związane z jakością życia, no nie? Czyli zawsze dążyły od maszyny różniczkowej, po Turinga, po wszystkie tematy, żeby poprawiać jakość życia człowieka. I tak w przyszłości każda firma, nawet salon kosmetyczny, będzie firmą, która w jakimś aspekcie będzie firmą software'ową, tak samo państwo w aspektach życia obywateli będzie firmą, która technologię użyje do tego, żeby jakość życia była większa. I z mojej perspektywy, ja z kolei pamiętam fajne wydarzenie, właśnie organizowane przez pana Darka, chyba 3 lata temu, właśnie w Business Linku, gdzie było jakieś spotkanie organizowane właśnie przez PARP, przez Business Link i gdzie pitchowały startupy. To było moje pierwsze wystąpienie na takim czymś, więc w zasadzie trochę się spóźniłem, ale jednak zdążyłem prawie na czas. I problem był taki, że przyszedł do mnie jeden ze startupowców i pyta się mnie, który raz, który to mój raz. I ja sobie myślę, cholerka, będzie coś po tej imprezie, czy coś w tym stylu, ale pytał mnie, który to jest pitch w roku, a to była marzec czy kwiecień, nie? Czyli która była to moja impreza. No to ja powiedziałem, że w zasadzie pierwszy, bo nie chodzę na takie imprezy, a jego to już była 7 czy 8.
Więc ja go zapytałem, czy kiedy on jest w stanie w ogóle robić coś wartościowego, oprócz tego, że biega po tych wszystkich konkursach, zabawkach i tego typu rzeczy, a nie buduje jakichś tam konkretnych wartości. Myślę, że to też jest duży problem. Padają pytania o i tezy na temat Serbii, Czech, Słowacji. Owszem, oni mają dzisiaj lepsze technologiczne startupy niż my w wielu dziedzinach. Dlaczego? Bo mają mały kraj i muszą i są zmuszeni myśleć po prostu na dzień dobry globalnie, gdyż po prostu to podwórko jest za małe do eksperymentów. Muszą Państwo widzieć, że prawdopodobnie w Nowym Jorku podczas jednego dnia jest więcej interakcji ekonomicznych niż w naszym kraju w ciągu na przykład paru tygodni. Więc to jest jakby problem, który wydaje mi się również w jakiś tam sposób mentalny. I też wydaje mi się, że żyjemy w wspaniałych czasach. No po prostu dla mnie to jest coś niesamowitego, w jakich my dzisiaj czasach żyjemy. Podobnie jak kiedyś na przykład technologie, które były hostowane przez IBM, przez największe firmy, nie były dostępne dla takich firm jak nasza, tak dzisiaj możemy po prostu przeskoczyć. Przeskoczyć jako kraj, przeskoczyć jako korporacje, przeskoczyć jako startupy, mieć tak naprawdę daleko gdzieś to, że jest jakaś wiedza, jest jakiś narzut. W informatyce się mówi, jak się ma wiedzę, jak się ma schematy, to się jest w dużej mierze spalonym człowiekiem, bo zaczyna się działać w jakiś tam sposób szablonowy i to jest bardzo złe. W zasadzie odtwarza się błędy tak naprawdę. My dzisiaj w zasadzie jesteśmy w stanie sobie skrócić drogę praktycznie o całą tą drogę i całą historię tego XXI wieku w bardzo szybki sposób, dlatego że dostęp do wiedzy, kapitału, technologii jest totalnie otwarty, jest tani i tego typu sprawy. Natomiast dziwi mnie to, że cały czas jakby tego nie robimy. Z punktu widzenia takiego typowo technicznego Państwo wiedzą, że wszystkie rzeczy matematyce, które są skończone, jesteśmy w stanie w jakiś tam sposób przewidzieć. Świat też jest probabilistyczny, nie jest zero-jedynkowy, więc ma szarości, natomiast na koniec dnia w każdej z tych dziedzin, w AI, w blockchainie, w medycynie, w jakimś e-health i tym podobne, jesteśmy w stanie dzisiaj określić strategiczne projekty, które ważne są dla dużych korporacji, dla państwa, dla różnych firm. Wiemy, że z przedsiębiorczością różnie jest i trwa długo, jak wychowanie tak naprawdę tych piłkarzy, jakby pielęgnowanie jej. Natomiast możemy określić te problemy, rzucić je na rynek i budować case'y z typu startup on demand, w którym jesteśmy w stanie rozwiązywać konkretne problemy, które sprawią, że będziemy rywalizować dzisiaj na świecie. Gdyby popatrzymy na mapę Europy, Jack Ma zawsze się z tego śmieje, że Europa jest konserwatywna technologicznie. Zawsze jakieś kwestie privacy, zawsze kwestie rozwoju, umów i tego typu sprawy, kwestie zaufania, kredytu zaufania i tym podobne. Niestety jest tak, że zaufanie to jest cały czas waluta, która jest abstrakcyjnie istotna tak, w kontekście tych umów, natomiast jest ona również istotna z innego powodu, że musimy mieć zaufanie do umiejętności tych, które chcemy tak naprawdę eksportować, a na koniec dnia myślę, że powinniśmy wreszcie skończyć z mówieniem o tym handicapie. To już tak naprawdę nikogo nie rusza za granicą, że jesteśmy krajem postkomunistycznym, że mamy historię, która jest budowana w taki, a nie inny sposób. Mamy dzięki tej historii zupełnie inne charaktery i cechy, które na co dzień po prostu nie wykorzystujemy. A na przykład taką cechą jest konsekwencja. Ja Państwu powiem, że w całej dziedzinie, całej historii mojego startupu prawdopodobnie zapożyczałem się 7 razy. Po 500 tysięcy, po milion, po dwa. Po prostu chodziłem tak naprawdę tak jak w różnych miejscach, z taką tacą w różnych miejscach, żeby po prostu nie sprzedać akcji funduszom zagranicznym wtedy, kiedy wiedziałem, że jeszcze spółka może rosnąć i będzie to dla mnie po prostu ekonomicznie jako foundera nieopłacalne. Robię to po prostu do dzisiaj z premedytacją, bo po prostu ufam, że jakby cele, które sobie powinniśmy stawiać, nie powinny być małe, powinny być po prostu jakby duże, nie krótkoterminowe, długoterminowe, a my na tych właśnie długoterminowych tematach padamy. I to mówię na swoim przykładzie. Mamy tysiące projektów w ramach naszej spółki, które padły, dlatego że staraliśmy się robić krótkoterminowo. Więc z mojej perspektywy to tylko jakbym mogę doradzić, żeby wykorzystać te elementy, które są tak snajpersko, precyzyjnie istotne i myślę, że spokojnie możemy gonić każdy fundusz, każdy duży startup na świecie. I mówię Państwu również szczerze, jak porównujemy się w tych różnych przetargach międzynarodowych, już nawet nie raz ze startupami, raz z dużymi korporacjami, mówię Państwu szczerze, oprócz dobrych opakowań w kontekście intelektualnych rozwiązań naprawdę nie mamy się czego wstydzić, więc w zasadzie musimy pracować trochę nad opakowaniami z mojej perspektywy. Ja się zgłaszałem dwie wypowiedzi wcześniej i wszystko już zostało powiedziane, to co chciałem powiedzieć, więc tylko dodam krótko, bo praktycznie o tym samym chciałem powiedzieć, że brakuje nam przede wszystkim dobrego PR-u. My nie pokazujemy tego, co mamy. Taki przykład, który właśnie siedzi tutaj na końcu, startupa, który jest dzisiaj ewenementem w skali globalnej, uważam.
Czy takie projekty, które w Polsce, tak jak pan tutaj dyrektor nie chciał powiedzieć nazwy, ja chyba wiem, że chodzi to o Medical Algorithmics, zresztą naszego co-fundera funduszu B-Value, znam tą historię, mało jest ta historia znana, tak? Bardzo mało w Polsce i na świecie. Na świecie może nawet bardziej właśnie, w Polsce jest mało znana. My nie robimy PR-u. Mam taki przykład z ostatniego tygodnia, byłem w Paryżu ze swojego podwórka, byłem w Paryżu Station F, takim coworku, ale oni to nazywają jako hub budowania nowej Doliny Krzemowej. To jest 10 tysięcy metrów, fajnej bardzo powierzchni, w starej takiej zajezdni kolejowej zrobione, ale to nie jest nic unikalnego aż tak, czego byśmy w Polsce nie mieli, tak? A wokół tego jest budowana taka PR-owa akcja prezydenta Macrona i kilku innych uczestników na rynku, że naprawdę ten PR idzie w świat. Nam tego, uważam, bardzo mocno brakuje. A mamy wiele elementów. Dzisiaj mówimy, zobaczcie, dzisiaj mówimy o tym, że brakuje kapitału. No nie brakuje kapitału. No nawet jest Bridge Alpha, który jest uruchomiony, jest ileś funduszy, które działa, tak? A my wychodzimy od tego, że brakuje kapitału na rynku i nie mamy uruchomionych programów. Mamy najwięcej programów w tej części Europy. Mamy najwięcej programów być może nawet proinnowacyjnych, może nawet w Europie bym zaryzykował, za chwilę na pewno, jak rozmawiam z Włochami, z Hiszpanami, więc pokażmy to PR-owo, tak? My mamy więcej za chwilę pieniędzy niż teamów. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy w różnych gremiach, że tych teamów w Polsce dobrych będzie 20 maksymalnie, tak? My dzisiaj chcemy dać 80 teamom z tego, co słyszałem, pieniądze, czy nawet 100. No uważam, że to już jest pójście w drugą stronę za bardzo, tak? Więc pokazujmy PR-owo to, co mamy i uważam, tego się nie bójmy. I na koniec jedna rzecz, bo tutaj była też mowa o tym, że prywatny kapitał musi przejąć, będzie inwestował i prywatny tylko kapitał, na początku musimy wspierać przez państwo. To też uważam nie jest prawda. Na całym świecie cały czas państwa wspierają innowacje i technologie i myślę, że tak się stanie i tak zostanie. Patrzmy na Izrael, popatrzmy nawet na Stany, które de facto w ukryciu wspierają swoje projekty. SpaceX i Tesla to są projekty, które dostały kilka miliardów dolarów de facto pomocy publicznej, tak? Więc państwa wspierają i myślę, że dopóki państwa będą w tym modelu, którym jest, a jednak inwestorzy prywatni nie będą tak zamożni, żeby wydawać pieniądze na bardzo ryzykowne projekty, które trwają czasami po 10-15 lat, jak projekty medyczne, to państwo te projekty, myślę, że powinno i musi wspierać. Czy jeżeli mogę. Ja też często się spotykam z tym, że generalnie nie ma dobrych projektów w Polsce, że jest bardzo mała innowacyjność naszych naukowców. I tu muszę odpowiedzieć, że się z tym nie mogę zgodzić. My praktycznie w tym roku na program Bridge Alpha będziemy wydatkować około 2 miliardy 400 milionów złotych. Dzięki temu 85 nowych zespołów dostanie możliwość nauczenia się inwestowania w spółki technologiczne. To, co popatrzymy i jaki mamy przegląd rozwiązań, to do 2020 roku finansowali będziemy około 1000 startupów. I mogę powiedzieć tak, że na dzień dzisiejszy mamy już kilka bardzo ciekawych projektów, bardzo obiecujących. Szykuje się wyjście na kilkadziesiąt milionów z projektów, które zainwestowaliśmy tylko 700 tysięcy. Są projekty bardzo innowacyjne, projekty nowej sztucznej krwi, projekty innowacyjnego jedzenia, projekty w zakresie innowacji, gdzie firma Lockheed Martin jest przygotowana do przejęcia kapitałowego spółki, a my generalnie namawiamy, żeby spółka tego jeszcze teraz nie robiła, ponieważ są to całkowicie innowacyjne rozwiązania. Rozwiązania w zakresie pszczelarstwa, praktycznie we wszystkich dziedzinach. I powiem tak, dziwię się tym wszystkim osobom, które często powtarzają takie słowa jak mantry. Są złe projekty, nasza nauka jest niewydolna, nie potrafi współpracować z biznesem, nie potrafimy niczego robić. To jest generalnie... A to nie jest trochę tak jest po prostu łatwiej nam powiedzieć? I wtedy można powiedzieć, że wpadamy w sferę komfortu, nic nie musimy robić, bo i tak się nic nie da zrobić. Ale drodzy panowie, proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, ile inwestycji w startupy w ostatnich paru latach to były inwestycje w naukowców?
pytanie za 100 punktów. Robimy analizy badania. Ile z tych startupów, które powstały z PARP-u, z Venture Capital i ze wszystkich innych dużych funduszy, to były inwestycje w osoby, które pochodzą z uczelni, które spędzają nad danym problemem na przykład 20-25 lat, a ile to były inwestycje bardziej w ekonomistów? Ile mamy inwestycje faktycznie w naukę oprócz NCBR-u, gdzie to naprawdę myślę, że abyśmy zapytali wielu przedsiębiorców, co to jest poziom gotowości technologicznej, to mało kiedy znajdziemy odpowiedź, albo czym jest podręcznik Frascati, więc w tym wypadku wydaje mi się, że taka odpowiedź jest też bardzo istotna, żebyśmy wiedzieli, gdzie ten kapitał popłynął, żebyśmy mogli tak naprawdę tą naukę rozliczać. Ja też jestem zdania, że na przykład na uczelniach są abstrakcyjnie super projekty, tylko one tak naprawdę nie ujrzały jeszcze do dzisiaj pewnie wielokrotnie światła dziennego przez system punktów i inne problemy, które tam gdzieś są. Ja udzielę odpowiedzi na to pytanie. Fundacja Startup Poland co roku pyta o to, jak bardzo startupy współpracują ze środowiskiem akademickim i w roku 2017 blisko 1/3 startupów miała tak naukowca jako jednego ze współzałożycieli, więc tu odpowiadając na pytanie, to oczywiście nie jest większość. Nie, no, większość na pewno nie. Proszę bardzo. Jeśli można jeszcze. Chciałem się odnieść do tego, że możemy nauczyć przedsiębiorczości w szkole. Otóż moim zdaniem to jest mrzonka. Możemy nauczyć rachunkowości i innych rzeczy, ale przedsiębiorca, jak już mówiłem na początku, może być kilka procent naszego społeczeństwa, bo tylko taka ilość członków naszego społeczeństwa i nie tylko zresztą naszego ma takie zdolności. To po prostu jest dar bycia przedsiębiorcą. Natomiast generalnie chciałem powiedzieć, iż to, o czym mówi pan profesor Nawrat, Bridge Alpha i inne tego typu programy, to jest tylko wędka zarzucana z Warszawy. Moim zdaniem brakuje w naszym kraju, tak jak mówiłem, systemu, który, bo żeby te perły wyławiać, jeśli już jesteśmy przy takich rybackich skojarzeniach, jeśli to tak można nazwać, to trzeba użyć sieci. Gdyby tak było, że wędki wystarczają, to by rybołówstwo nie rozwinęło się w postaci rybołówstwa wielkoskalowego w postaci sieci. My nadal w naszym kraju tego nie mamy, niezależnie od tego, ile programów będzie uruchomionych, to nadal to moim zdaniem nie jest to. Ja myślę, że jeżeli chodzi o te nauki, to najlepiej ludzie się uczą jednak na przykładach. Ja mam taki apel być może nie tylko od siebie do pana Królewskiego, żeby znalazł trochę więcej czasu i czasem się, że tak powiem, częściej pokazał jako przykład i zainspirował innych, bo myślę, że to może być bardzo wartościowe. A jeszcze takie pytanie, czy my w takim jakby patrząc na tą dyskusję tutaj, czy my jesteśmy w stanie zatrzymać talenty, które mamy w Polsce, bo widzimy, że niektóre z nich wyjeżdżają z różnych powodów za granicę i pytanie, czy jesteśmy w stanie konkurować w tych możliwościach z niektórymi rozwiniętymi ekosystemami. A co jest złego w tym, że talenty wyjeżdżają za granicę? Ja na razie jeszcze nie oceniłem tego, za chwilę. Nie, bo jak mam ich zatrzymywać, to... Nie, bo pojawiły się takie pytania, że tutaj gdzieś na początku dyskusji pojawiło się takie hasło, że niektóre małe kraje też przyciągają z zewnątrz osoby, które budują takie nowe firmy w ich krajach. Pytanie, czy to jest w ogóle wartość właśnie? Czy my mamy jakby to zatrzymywać, czy nie? Ja widzę jeden plus. Jeżeli byśmy stworzyli optymalne warunki do rozwoju w naszym kraju, no to potencjalnie idąc w tą stronę, możemy mieć kiedyś taką firmę tego mitycznego jednorożca, który ma tutaj swoją centralę, tutaj zatrudnia ludzi i tutaj generuje nasze bogactwo, mówiąc już tak bardzo, bym powiedział, idealistycznie i na dużej skali. Ale to się dzieje już. Ja wetnę się tutaj, bo to się dzieje już. To znaczy, to jest po pierwsze 1/3 startupów w Polsce zatrudnia obcokrajowców. I to nie tylko Ukraińców do programowania, ale Ukraińców, Białorusinów, Brytyjczyków, Niemców, Amerykanów od biznesu czy sprzedaży. 1/8 startupów w Polsce ma zagranicznego wspólnika, współzałożyciela. Owszem, to jeszcze nie jest poziom Krzemowej Doliny, gdzie co drugi startup jest założony przez imigranta ekonomicznego, ale jest ich coraz więcej. Z roku na rok widzimy trend rosnący. I teraz jeszcze w kwestii tego budowania polskich jednorożców z zagranicy. Jak to się dzieje, że taki startup jak Kosmos, polski startup, który jest w Singapurze, żebym nie skłamała, UX Spin, który jest w Mountain View, Estimote, który jest w San Francisco i w Krakowie. Jak to się dzieje, że oni są w stanie właśnie budować te jednorożce za granicą? No właśnie dzięki temu, że mają tę migrację kadr tam. Tam pozyskują finansowanie spośród trochę bardziej majętnych inwestorów. Tam pozyskują też kadry zarządzające, kadry sprzedażowe, biznesowe, produktowe, rozwijają produkty. I potem następuje transfer tej wiedzy, know-how tutaj do Polski, do ich centrów R&D, czy w ogóle do ich pracowników zatrudnionych tutaj. Więc ja bym troszeczkę się unikała takiego stawiania na ostrzu noża, że tak teraz będziemy zatrzymywać te nasze talenty tutaj, żeby oni tutaj w Katowicach
Katowicach siedzieli i robili te startupy. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy budowali rzeczywiście globalne firmy z globalnymi talentami. W jakiś sposób, no, właściwie tylko o to chodzi, żeby tutaj jakaś część tego know-how zostawała i żeby tutaj były te rzeczywiście płacone podatki, tak, żeby żyło się lepiej wszystkim. Pytanie, czy da się osiągnąć jedno i drugie, czyli pozwolić im się rozwijać w skali globalnej, ale jednak, żeby zostawili część tego tutaj. No bo to niektórzy mogą na to patrzeć jako na wykluczające się, powiedział, wektory. Ja myślę, że jeżeli to się dzieje, to chyba to się nie wyklucza. Znaczy ja może jeszcze dodam jedną rzecz, bo nie wiem, czy ja jestem właściwą osobą do tego, żeby się wypowiadać w kwestiach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale my w pewnej części w programach powerowych wspieramy powroty naukowców z zagranicy do kraju, wspieramy też ściąganie tej najbardziej innowacyjnej kadry tutaj na nasze uczelnie, tak żeby można było współpracować i uczyć się wzajemnie od siebie, tak? W ramach też naszych wspólnych programów ściągamy najlepsze zespoły inwestujące do tego, żeby uczyły naszych tutaj inwestorów, jak się inwestuje za granicą, jak to robimy. Tu przykład może być taki TDJ i Pitango, tak? Które Pitango chyba jeden z najlepszych zespołów inwestujących z Izraela, który Zev Binban i Remi Kalisz, którzy bezpośrednio uczestniczą w komitetach inwestycyjnych i wybierają i pomagają, uczą TDJ, jak inwestować w kraju. Także ta forma edukacyjna i forma dotycząca ściągania najlepszych wzorców się już dzieje. Okej. Okay. Dziękuję serdecznie. Proszę mi jeszcze tak powiedzieć, bo tak będziemy powolutku podsumowywać naszą dyskusję, gdzie my możemy być za kilka lat i gdzie my możemy, że tak powiem, w jakim kierunku zmierzamy i czy faktycznie jesteśmy w stanie tutaj, nie wiem, może posługując się tym porównaniem, który pan powiedział, biec szybciej niż inni, ich przegonić, jeżeli w ogóle to jest nasz cel tak naprawdę. Nie wiem, czy ktoś z państwa się podejmuje odpowiedzi na takie pytania albo próby? Znaczy ja myślę, że my nie mamy wyboru, tak? Albo generalnie zaczniemy biec szybciej, czyli zaczniemy myśleć o tym, żeby tworzyć spółki, które będą globalnymi integratorami, czyli i przejdziemy od, można powiedzieć, drobnych inkrementacji w zakresie łańcucha dostaw, albo w tym całym globalnym wyścigu możemy sobie usiąść na bieżni. Także my nie mamy za dużego wyboru i dużej szansy. Musimy w rzeczywistości przyspieszyć. Jeśli można, ja jestem człowiekiem praktycznym, jestem inżynierem lotnictwa, dla mnie wszystko musi się zgadzać. Otóż moim zdaniem za kilka lat, może nie wiem, czy w skali całego kraju, ale przynajmniej na Śląsku postaramy się, żeby stworzyć to, o czym mówiłem, nie w postaci wędki, tylko sieci, która będzie przesiewać wszystko, żeby żadna perła nie umknęła naszej uwadze. A jakaś recepta jeszcze na to? Jest taka recepta, która nie została zaakceptowana przez PFR, ale... może jest to dobre forum, żeby ją przywołać. Zamiast PFR-u postaramy się wmontować w to inną, ale regionalną, poważną instytucję publiczną. Oprócz nas oczywiście. Tak naprawdę ostatnie zdanie. Szanowni Państwo, ja szczerze powiedziawszy uważam tak, że pomijając jedną podstawową rzecz, że krańcowa cena energii jest zero, krańcowa cena informacji jest zero, z 1 plus 2 wynika, że za jakiś czas nieodległy tak naprawdę krańcowa cena produktu będzie zero. Będziemy się zajmować innymi rzeczami niż produkcją, czyli samorozwojem i tak dalej, ale to pomijam. Natomiast powiem tak, społeczeństwo polskie naprawdę uważam, że zrzuciło z siebie ten okropny, nie wiem, wstyd bycia Polakiem, czy coś w tym stylu. Naprawdę chcemy żyć godnie, świetnie i tak dalej, i tak dalej. I fakt, że coraz więcej naszych ludzi, młodzieży kończy i Harvardy, kończy LSE, kończą inne uczelnie, oni tam wyjeżdżają, uczą się, wracają, nie mają żadnego stresu w kontaktach z młodzieżą, chociaż, żeby nie było jeszcze... mit Polaczka funkcjonuje na świecie, tylko że to, słuchajcie, jest coraz mniej, także ja uważam, że nie ma odwrotu od tego, żeby generalnie unifikuje się społeczeństwo i europejskie i światowe i po prostu tak naprawdę, jeżeli my będziemy wyławiać takie, tutaj powiem tak,
takie właśnie osoby, które nie to, że chcą zarobić te parę groszy, sprzedać się szybciutko jakiemuś funduszowi i mieć i już z głowy, tylko myślą o rzeczach wielkich, no to po prostu nie ma innej drogi jak zwycięstwo, tylko że trzeba po prostu zakasać rękawy, jechać do przodu i to porównanie faktycznie, te perły trzeba łowić z siecią, bo to na wędkę można złowić jednego Lewandowskiego, jednego Małysza, jednego Stocha. Cały naród się cieszy. Ale tak naprawdę, jeżeli my będziemy to robić traulerem, to po prostu te jednostki najmocniejsze po prostu pociągną nas do przodu i to o to chodzi. No. Nie ma innej drogi. My musimy dogonić świat. Czy go przegonimy, zobaczymy, ale na pewno będziemy w czołówce. Dziękuję. To ja może jedną alegorię tylko do tej wędki jeszcze zrobię. Bo wydaje mi się, że tak, przede wszystkim dla tych młodych ludzi, przykładowo w AI, bardzo istotne jest to, żeby mieć wolność intelektualną. Ci ludzie tak naprawdę nie chcą pracować dla pieniędzy, oni chcą właśnie pracować dla wolności intelektualnej, nie chcą wysyłać rakiety w kosmos, chcą pracować na dużych zbiorach danych, odkrywać nowe algorytmy. To są osoby, których nie jarają kwestie, które są bardzo taki niski pobudek. A wracając do tych ryb, to myślę, że dobrym przykładem na to, jak daleko można zajść, jeśli chodzi o pewnego rodzaju eksperymenty, to proszę sobie wyobrazić, byłem ostatnio w Amsterdamie na takim dość zamkniętym spotkaniu organizowanym przez EY-a i jednym z projektów, który pokazywano, był taki metoda sztucznej inteligencji, która w stawie wyłapuje ryby, które są troszkę chore, bowiem one machają troszeczkę inaczej ogonem niż inne ryby i wtedy można oczyścić ten staw bardzo szybko. Dziękuję serdecznie. Mamy jeszcze chwilę, nie wiem, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do prelegentów, bo myślę, że warto skorzystać z tej okazji. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się też podzielić jakimś spostrzeżeniem, to również zapraszam. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, bo jeżeli mówimy o brakujących elementach, to dla mnie podstawowym brakującym elementem w tej debacie jest reprezentant rządu, który mógłby coś powiedzieć o regulacjach, bo dla mnie tutaj jest podstawowy problem, jak mają się startupy, jak w ogóle mają firmy się rozwijać. Bo jeżeli Jarek tutaj mówi o tych, że główną wartością mogą być to ci programiści, to jak oni mają być w dzisiejszych czasach wartością? Jeżeli wcześniej były koszty odliczyć, można było koszty uzyskania przychodu 50%, a teraz się to zmniejsza o 20%. Na pewno w konsekwencji będzie tego odpływ. Mamy podwójne opodatkowanie funduszy VC. Mamy wprowadzanie, jeżeli uczelnia dostanie grant, chce to skomercjalizować, musi zapłacić VAT. To jest i bardzo dużo projektów przez to między innymi upadało, bo był super produkt, uczelnie nie umiały się dostać do funduszy i nie były w stanie zapłacić tego podatku, jak chciały zacząć ten produkt sprzedawać. I pytanie, czy my mówimy, przede wszystkim nie mówimy o pomocy państwa, ale przede wszystkim nie w kwestii finansowej, bo jeżeli nie ma odpowiedniego prawa, to na dłuższą metę i tak dalej będą te bariery, które najbardziej wspierają przedsiębiorczość, czyli proste i przejrzyste prawo i jak najmniejsze bariery opodatkowania, bo troszkę to będzie tak jak z wprowadzeniem Pendolino, super technologia, tylko tory na to nie są do dzisiaj przygotowane. Wprowadza się pieniądze z PFR-u, ale co z tego, jak prawo nie jest w 100% do tego dostosowane, więc dopóki my prawa nie zrobimy pod startupy, które jest dużo, dlaczego te inne kraje lepiej się rozwijają, Izrael czy Stany, ale też oczywiście jest know-how, jest wiedza, ale też przede wszystkim jest proste i przejrzyste prawo. Bo to jest kwestia, to się wiąże z tą siecią i z tym wędkowaniem, wbrew pozorom, bo jeżeli nie stworzymy pewnej sieciowości ekosystemu, którego nie ma dzisiaj w kraju, tak, no to później każdy sobie coś robi, tak? Czyli jedni tworzą prawo, nie znając sytuacji u innych, czyli na przykład ministerstwo jedno sobie tworzy jakieś prawo pod kątem podatków, a później nie wie, że to zahacza o na przykład intelektualne jakieś property, tak, w innym aspekcie. No i to jest ten problem, że my nie mamy dzisiaj ekosystemu, dlatego państwo małym jest łatwiej, które są w stanie wiele aspektów życia poukładać i na przykład ja pamiętam, jak studiowałem w Finlandii, mieliśmy spotkanie z wiceministrem nauki, który powiedział wprost, my jak zrobiliśmy transfer technologii? Zrobiliśmy transfer technologii w ten sposób, że zaprosiliśmy wszystkich profesorów do jednej auli, tak, udało się ich zmieścić do jednej auli,
mały kraj i powiedzieliśmy im wprost, jeżeli nie będziecie wdrażać, transferować technologii w takich proporcjach, tyle procent co roku, no to będziemy o tyle procent, ile wam brakuje, zamieniać kadrę na zagraniczną, tak? I szybki model, mówi wiceminister, w miarę skuteczny zadziałał, ale mówię o tym, że jakby w małym kraju jest łatwiej. W dużym kraju trzeba budować pewien ekosystem większej skali, którego nam brakuje. My dzisiaj nie wiemy na przykład, jak korzystać z laboratoriów uczelnianych, tak? My zbudowaliśmy za kilka miliardów złotych laboratoria uczelniane. Mamy problemy z windykacją, mamy największe problemy w Europie de facto z windykacją, tak? Bo sądy nie funkcjonują, nie działają, nie? Czyli to jest ileś aspektów, które się zazębiają, tak? Jeżeli faktycznie nie będzie na poziomie rządu, a tego, i to nie jest zarzut do tego rządu, bo ten rząd przynajmniej na poziomie PFR-u, tak, próbuje te rzeczy agregować. Ale to jest zarzut do ostatnich wielu, wielu lat, gdzie my de facto budujemy sobie swoje takie państwa w państwie i nie ma tego ekosystemu. Mam nadzieję, że to się w miarę szybko zmieni, bo inaczej nie przeskoczymy świata, tu się zgadzam. Ale jeśli można, to tak nie zawsze jest tak. Prawo też trzeba umieć stosować po prostu. Nie, ono nie jest zbyt proste, ale da się po wielokrotnym przeczytaniu wyłowić jego sens. Ja spotkałem się, i trzeba mieć rzeczywiście odwagę cywilną, żeby je zastosować. Spotkałem się z sytuacją, tak naprawdę jeśli chodzi o duże uczelnie, rektorem nie jest rektor, tylko aktualnie urzędujący radca prawny. Dopóki pan rektor nie zdecyduje się podpisać żadnej decyzji, jeśli tam nie będzie parawki radcy prawnego, no tak zarządzać. Gdybym ja tak zarządzał firmą, to donikąd bym nie doszedł. Myślę, że żaden z panów również tak nie działa, a niestety nasze uczelnie w dużej mierze tak działają. Stąd te kłopoty z VAT-em, o których pan wspomniał, które być może nie istnieją. Przepraszam, Marcin Sowa, tak troszeczkę się poczułem wywołany, nie do końca też mogę reprezentować całą instytucję. Marcin Sowa, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Innowacji. Natomiast w paru rzeczach zostałem niejako pośrednio wywołany odnośnie legislacji o podwójnego opodatkowania funduszy VC. Nie do końca tak jest. Faktycznie do 2013 roku opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych, bo o nich mówimy, było przejrzyste, natomiast był to instrument niestety bardzo powszechnie i na wielką skalę wykorzystywany do optymalizacji podatkowej na olbrzymią skalę. W związku z tym to zostało zmienione, natomiast został stworzony wytrych w postaci wyjątku i obecnie tak zwana ustawa prezydencka o innowacyjności wprowadziła to czasowo na 2 lata, a druga ustawa o innowacyjności zawiesiła pobieranie opodatkowania od funduszy VC jako spółek do 2023 roku, więc pewne zmiany legislacyjne są. Nie jest tak, że na dzień dzisiejszy fundusze inwestycyjne są podwójnie opodatkowane. Z tym nie mogę się zrobić. W drugiej ustawie innowacyjności, która działa od początku tego roku, zostały również poprawione, uszczegółowione pewne zapisy pod kątem inwestorów VC dotyczące naliczania kosztów uzyskania przychodu przy finansowaniu dłużnym. Większość finansowania VC idzie przez dług i tutaj koszty opodatkowania troszeczkę były inaczej przez Ministerstwo Finansów uważane. To udało nam się zmienić. Odnośnie ściągania zespołów do Polski startupowych, świat to robi, robi to Europa na różną skalę. My również zaczynamy to robić. W lutym program Start, program Poland Prize został ogłoszony. W marcu przyjęliśmy nabory wniosków. Cały zeszły tydzień strawiłem na tym, że byłem w panelu oceniającym i będziemy ogłaszali wyniki tego konkursu. Pilotaż będzie uruchamiany latem tego roku, także wczesną jesienią najprawdopodobniej pierwsze zespoły startupowe z całego świata Europy przyjadą do Polski. Tutaj mamy nadzieję, założą swoje firmy i będą akcelerowane, dalej rozwijane i mam nadzieję, że będą się wtapiać w ten polski ekosystem startupowy. Odnośnie silosowości, że jedno ministerstwo robi swoje, drugie ministerstwo robi swoje, też nie do końca tak jest. Funkcjonuje Rada Innowacyjności, w której jestem sekretarzem, zespół do spraw innowacyjności, którego co najmniej paru członków tutaj w tym panelu widzę, spotykamy się rocznie 25-30 razy w zasadzie co każdy tydzień i są to ciała, przez które przechodzą większość decyzji dotyczące, czy wszystkie decyzje dotyczące polityki innowacyjności w skali kraju i one są z tego poziomu koordynowane. Także
mówię, nie jestem upoważniony, żeby do tego, żeby mówić o wszystkich planach, to trzeba by posłuchać panią minister Emilewicz, która tutaj jest, natomiast szykujemy, mamy pewne asy w rękawie, również pod kątem lepszego wykorzystania IP i korzystania z komercjalizacji z tego IP. Mam nadzieję, że instrument, nad którym pracujemy razem z kolegami z Ministerstwa Finansów, wejdzie w życie od przyszłego roku i będzie to swego rodzaju rewolucja odnośnie opodatkowania tych firm, które z komercjalizacji IP, które wytworzyły, będą tutaj no, bardzo zadowolone. To tak na tyle, później oczywiście służę ewentualnie swoją osobą. Sekundkę, ja tylko bo troszeczkę z mojego podwórka, ja zajmuję się prawem i podatkami zawodowo i mogę podzielić się jednym spostrzeżeniem swoim własnym. Ja proszę Państwa w ramach jakiejś tam mojej własnej działalności zawodowej dzielę się tą wiedzą z młodymi przedsiębiorcami i to robię w różnych miejscach w kraju, czy to w Warszawie robiłem, to czy w rodzinnym Wrocławiu i moje spostrzeżenie jest takie, faktycznie młodzi polscy przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy również z tego, jakie w ogóle rozwiązania formalno-prawne w tym kraju istnieją. Tutaj zostało kilka przywołanych, jeżeli chodzi o te zwolnienia, na przykład, o których pan wspominał w zakresie czy to aportów, czy zbywania udziałów, no to przyznam Państwu szczerze, że to są instytucje prawne, o których mało kto słyszał i teraz powstaje tylko pytanie, dlaczego? Bo one zostały wprowadzone. IP Box, o którym Pan wspomina, który ma zostać wprowadzony, ja też jestem ciekaw, jak dużo firm czy też przedsiębiorców będzie o tym słyszało. Być może to jest jakaś inna jeszcze działka do odrobienia lekcji, czyli w jaki sposób państwo, czy też ten ekosystem całościowo na niego patrząc, ma wspierać tych młodych ludzi, którzy mają świetne pomysły, na przykład w zakresie jakichś technologii, żeby nauczyli się również od tej formalnej strony prowadzenia tego biznesu, bo myślę, że tutaj mogą napotykać na dużą barierę. Czy ja może tak woli uzupełnienia, znaczy generalnie uczelnie wyższe mają trzy metody komercjalizacji technologii. Jedna to jest poprzez spółkę spin-out, druga to jest poprzez spółkę spin-off i trzecia to jest poprzez sprzedaż lub udzielanie licencji. I generalnie uczelnie sobie dość doskonale radzą w tym zakresie. Dość często jest stosowana sprzedaż licencji, to można powiedzieć prawie nagminnie. Wyłącznych lub niewyłącznych to tego zależy i przodują w tym uczelnie techniczne. I drugi rodzaj komercjalizacji, która chyba najlepiej wychodzi, to jest przestworzenie spółek spin-outowych. I to jest coś, co my obserwujemy w różnego rodzaju programach, ponieważ one tworzą potem przyjście i wejście do różnego rodzaju programów dotacyjnych. Daniel Cieśliński, ja jestem właśnie w trakcie szukania finansowania na startup, więc chciałem się zapytać o rzeczy, które zauważyłem. Mianowicie całkowity brak praktycznie w tym kraju aniołów biznesu i z czego to wynika ten fakt, przynajmniej utrudniony jest z nimi bardzo kontakt. I dwa, pewną fiksację funduszy Venture Capital w Polsce właśnie na Internet of Things, Big Data, AI. A wydawało mi się, że do tej pory głównym motywatorem ich działania jest zysk i nie widziałem, żeby zainteresowały się rynkami rozwijającymi się, jak na przykład rynek gier, który w Polsce wydaje mi się jest dość obiecujący. Ja mogę odpowiedzieć w temacie aniołów biznesu, bo trochę ten rynek podaliśmy jako PFR Ventures. Mamy nawet uruchomiony specjalny program do finansowania działalności aniołów biznesu. Program się nazywa Biznes. Teraz w czerwcu będzie już jego trzecia edycja. Także zapraszamy wszystkich chętnych do składania wniosków. Na bieżąco teraz podpisujemy umowy z kolejnymi zespołami, które angażują aniołów biznesu. Także finansowanie w bardzo dużym stopniu na działalność aniołów biznesu jest w tym roku uruchamiana. Historycznie, jeżeli pan pyta, dlaczego tego nie było, no to są te same przyczyny, które wymieniliśmy wcześniej. To znaczy jest ograniczony poziom zaufania do transakcji tak zwanych niepublicznych, czyli nie na giełdzie, tylko na rynku prywatnym. To wraz z reformą sądownictwa to oczywiście istotnie powinno się poprawić, natomiast, ponieważ jest to taka dziedzina dosyć odległa, no to z naszego punktu widzenia to, co my robimy jako ta strona wspierająca przedsiębiorczość, no to oczywiście zapewniamy finansowanie dla aniołów biznesów. Oni będą mogli działać, korzystając z pewnych preferencji.
Osobnym tematem jest kwestia tego podwójnego opodatkowania, która dotyka aniołów biznesu w takim samym zakresie jak takie typowe zespoły VC. Tutaj, tak jak pan z ministerstwa powiedział, rzeczywiście to podwójne opodatkowanie zostało wstrzymane dla projektów, które zawierają element B plus R. Będziemy próbowali rozszerzyć to zwolnienie w tej czy w innej formie również dla projektów nie tyle B plus R, co w ogóle projektów innowacyjnych. W innych krajach ten rynek aniołów biznesu jest dużo bardziej rozwinięty. Tam, jeśli chodzi o stronę podatkową, to też nawet nie to, że nie ma podwójnego opodatkowania, to na przykład w Anglii w ogóle są zwolnienia dla aniołów biznesu. Natomiast prawda też jest taka, że tam ten system jest dużo bardziej podatkowo szczelny i w związku z tym na przykład no, nie można takiej działalności typu anioł biznesu czy fundusz VC wykorzystywać do nadużywania, tak? Czyli nie udawać anioła biznesu ani funduszu VC i robić coś innego. Tylko ponieważ system ma już parę lat doświadczenia i pewnie pewne dziury, luki zostały zaklejone, no to rzeczywiście to może tak działać. Tutaj w ramach tego programu, z tego co rozumiem, uszczelniania VAT-u i innego uszczelniania ogólnie systemu podatkowego, gdzie Polska na tle Unii Europejskiej wyglądała naprawdę bardzo źle, olbrzymie kwoty pieniędzy wypływano, no to zdecydowano się, że tak powiem, załatać wielką dziurę i przy okazji troszkę za dużo załatano. No ale teraz te, też tak powiem, te wycinki działalności, żeby, no to one zostaną odblokowane, tak, ale pewnie potrzeba na to jeszcze kilku miesięcy, żeby to zrobić. Sporo zostało zrobione, tak, to co powiedział pan z Ministerstwa Rozwoju, to temat firmy B plus R oraz kwestia wnoszenia kapitału w formie pożyczki, no to zostało już załatwione, tak, także czekamy teraz na kolejne ruchy. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, gdyby pan mógł przypomnieć, ale to pewnie już nie ja będę odpowiadał. Ale to ja zaraz panu odpowiem. Serdecznie pana zapraszam na stronę www.ncbr.gov.pl. Jest taki program sektorowy dla sektora rynku gier, nazywa się Game In. Okay? I serdecznie pana zapraszamy, żeby złożyć wniosek. Ponieważ jeżeli się nie złoży wniosku, to nie można dostać dofinansowania. Już runda była i będzie jakaś następna, rozumiem? Myślę, że tak. Bo można też zobaczyć, to tak podpowiem, że runda już była, jakby pierwsza i kto dostał, dwie już były, to można zobaczyć, kto i jak, na jakie pomysły dostał dofinansowanie, taki benchmark sobie zrobić. Proszę Państwa, no, nasz czas dobiega końca, także ja się cieszę, że była ta dyskusja, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś kolejne pytania, to niestety proszę już w kuluarach, bo ja też muszę się trzymać grafiku. Bardzo Państwu dziękuję za udział. Mam nadzieję, że to jest początek do jakiejś większej dyskusji, która będzie się toczyć w nadchodzącym czasie. No i rozumiem, że zmierzamy do tego, żeby tą siecią, trawlerem łowić więcej, żeby nam tych przedsiębiorców było więcej w naszym kraju, którzy odnoszą sukces i którzy są z tego dumni, chcą tak naprawdę osiągnąć ten sukces. Dziękuję Państwu bardzo.